Showtime. Cześć, witajcie kochani. Witam jak co każdy drugi piątek miesiąca na turkusowych śniadaniach. Dzisiaj bardzo, bardzo szczególny gość i dzisiaj wstęp pozwolę sobie zrobić dużo większy, dlatego że 5 lat temu Marek nas odwiedził i z mojej perspektywy to było rewolucyjne śniadanie. To było największe śniadanie w tamtej epoce, a przypominam, że zaczynaliśmy jako 5-osobowe śniadania, dosłownie śniadania we Wrocławiu. Natomiast to śniadanie z Markiem wtedy to była rewolucja, ludzi było bardzo dużo. Kilka zdjęć dzisiaj przygotowałem, także można będzie zobaczyć, jak to wyglądało. Ale zanim o Marku i zanim o dzisiejszym śniadaniu, to jeszcze chwilkę o tym, co tutaj robimy, o turkusowych śniadaniach. O co tutaj w ogóle chodzi z tymi turkusowymi organizacjami? Są trzy filary turkusu. Kolejność jest tutaj nieistotna. Pierwszy to jest samoorganizacja, czyli zespoły same się zarządzają, same wymierzają swoje cele, tak, i same je realizują. I drugi filar to jest pełnia, czyli bycie autentycznym. Jeżeli mam smutny dzień, to mam smutny dzień i w domu, i w pracy. Jestem autentyczny, nie zakładam żadnych masek, nie gram w żadne gry korporacyjne. I trzeci filar, no to po prostu pieniądze są ważne, ale nie są celem samym w sobie. I tak jak jeździmy samochodem, to nie jeździmy od stacji benzynowej do stacji benzynowej, tylko tankujemy, kiedy potrzebujemy. No a pieniądze oczywiście są ważne, żeby zatankować, tak? Ale to nie jest cel sam w sobie, więc tankujemy, kiedy potrzebujemy, ale to nie jest cel sam w sobie. No i dobrze, i kto za tym stoi? Jest to ogólnopolska społeczność, działamy już od 2017, to jest zdjęcie z naszej konferencji z Krakowa z 2019 roku. I tutaj nasz YouTube, dla ułatwienia dałem takiego linka turkusowe śniadania .pl/jt, YouTube, tak, i mamy w ten sposób właśnie szybki link do YouTube'a, jest tutaj nasz kanał. No i tutaj właśnie Marek z roku 2018, był to pamiętny październik, tak, to były właśnie te śniadania jeszcze, wiadomo, wszystkie na żywo fizycznie. No i wtedy właśnie Marek u nas był, było rewolucyjne śniadanie, nowa przestrzeń, to wtedy się otworzyła, bardzo dużo ludzi było, a właśnie to są ludzie, którzy byli, także serdecznie pozdrawiam tych, którzy być może raz dzisiaj, a lub później oglądają. Tutaj widać takie karty w tle, dzisiaj będziemy jeszcze o tych kartach rozmawiać. I to są właśnie takie karty, tak? Jak dzielić się odpowiedzialnością w organizacji, taki był wtedy temat spotkania. I to są jedne z dwóch kart, dwie z siedmiu w zasadzie kart, tak? Czyli oddeleguj i przekonaj. Marek wtedy zajmował się stricte management 3.0 i szkoleniami, a teraz jest właścicielem, szefem firmy, tak? I jest zupełnie z drugiej perspektywy, więc dzisiaj będziemy o tym rozmawiać, jak ta perspektywa się zmieniła, bo jest to szalenie ciekawe. Ale nie będę zdradzał szczegółów, także ja już tutaj Marka, że tak powiem, wpuszczam. Cześć, witaj Marku, zapraszam cię, jak się masz? Cześć Łukasz, dzięki za ciekawe wprowadzenie, aż tak łezka w oku się zakręciła, jak zobaczyłem sobie to nasze spotkanie. Także bardzo też miło je wspominam, była bardzo fajna energia, dużo fajnych rzeczy się działo, no i przede wszystkim te rzeczy, to wszyscy ci ludzie, którzy przyszli, nie? I to, że spinasz tą społeczność i takie osoby, które chcą coś robić, które interesują się turkusem, które interesują się samorganizacją, które interesują się tym, jak tutaj lepiej prowadzić zespół, jak prowadzić lepsze firmy, no to jakby są zrzeszone, także super dla takich osób, zawsze świetnie się mówi i to jest zawsze też duża frajda z obu stron i fajnie widzieć. Dla mnie największa satysfakcja jest taka, gdzie spotykam po jakimś czasie kogoś i gdzieś tam w czasie takiego small talku ten ktoś mówi, no wiesz co, kurczę Marek, wdrożyłem to, czy wdrożyłam to i kurczę, naprawdę jak, nie? No super, nie? To się udało. To jest mega duża frajda. Dobra, dzisiejsze spotkanie, tak jak już Łukasz wspomniał, ta perspektywa się zmieniła. Ja przez wiele lat byłem facylitatorem managementu 3.0, właściwie do takiego momentu, gdzie zauważyłem, że nie jestem w stanie po prostu wcisnąć już tych prowadzenia tych warsztatów czasowo. Ale nadal uważam, że management 3.0 i to, co zrobił Jürgen Apelo, jest bardzo, bardzo ciekawe i bardzo praktyczne. I co jakiś czas mam też, jakby to ciągle mi towarzyszy. Ciągle mi towarzyszy na dwa sposoby. Z jednej strony zawsze, kiedy z kimś rozmawiam, kiedy
teraz jesteśmy też jako firma, jako AWSM, jesteśmy na przykład w IT Corner, jesteśmy w SODzie, a więc podczas tych rozmów, czyli to są takie stowarzyszenia, gdzie są również inne firmy, gdzie są osoby z zarządów innych firm, które się zastanawiają, jak uczynić swoją firmę lepszą, i podczas tych rozmów również staram się przekazywać to, co sam wiem, to, co sam sprawdziłem, to, co zobaczyłem, że sprawdziły te osoby z warsztatów. I to jest też ciekawa perspektywa, dlatego tak. W pewnym sensie ten management 3.0 ciągle towarzyszy. Ja bym jeszcze tutaj chciał podkręcić, bo to może nie wybrzmiało jeszcze wystarczająco dla tych, którzy cię nie znają, że ty jesteś w tym momencie szefem firmy, tak, firmy IT, i tam są ludzie, którymi zarządzasz, tak? Tak. Na chwilę obecną jestem CEO Software House'u AWSM Systems. Na końcu będzie też slajd, jesteśmy na Raymonta 13 w takim fajnym miejscu, także jakbyście przechodzili, zapraszam na kawę. Możemy sobie porozmawiać nie tylko o tworzeniu software'u, ale również o różnych fajnych, dobrych praktykach z managementu 3.0, także jak jesteście tym zainteresowani, to zapraszam na kawę. No i co ciekawe, ta perspektywa daje, no bo prowadząc, jesteśmy w dwójkę z Michałem w zarządzie, i co jest ważne, już taka pierwsza rzecz, warto wtedy, kiedy prowadzi się z kimś firmę, to trzeba zadbać o to, żeby była ta spójność postrzegania tego, co jest ważne. I to w tym wypadku tutaj super zadziałało, bo zarówno z Michałem, z którym jesteśmy w zarządzie, jak i z Dawidem, który jest udziałowcem większościowym, mamy wspólne patrzenie na to, jaka ma być ta firma, co jest ważne. I to była taka jedna z pierwszych rzeczy, które ustaliłem. I to była taka też, to jest znowu ważna rzecz, kiedy wchodzicie, kiedy zaczynacie czymś zarządzać, kiedy zaczynacie coś tworzyć, to ważne jest, żeby ustalić z tymi osobami, z którymi to współtworzycie, że macie podobną perspektywę na to, jaka ma być ta firma, co ma się dziać w tej firmie. I pamiętam jedną z takich rozmów z Dawidem, gdzie mówię, dobra, bo on tą firmę zakłada. Mówi, słuchaj, to, ale jakby co dla ciebie jest ważne, co dla ciebie jest ważne w AWS-em? I on mówi, no wiesz co, ja zawsze chciałem, żeby to była taka fajna firma, w której się fajnie pracuje, po prostu, w której ludzie czują się dobrze, no i robimy fajne rzeczy dla klienta. I okej, super, no to jest zgodne, nie? To sobie tak pomyślałem, to jest mega zgodne z tym również, jak ja widzę takie miejsce pracy. Bo jak sobie popatrzcie na to, ile czasu spędzamy w pracy, to jest multum, nie? No teraz nawet spędzając go w domu, czasami spędzamy w pracy, mamy pracę zdalną. U nas jest taki model też hybrydowy, gdzie można i tak pracować, także myślę, że tak jak w większości firm IT na chwilę obecną, ale jednak jesteśmy związani z jakąś firmą, jesteśmy związani z ludźmi, jesteśmy związani z klientami i kupę czasu tam spędzamy i dobrze jest, żebyśmy tam się czuli dobrze. To, o czym ty, Łukasz, też powiedziałeś na początku, to jest też arcyważne, czyli żebyśmy w miejscu, w którym pracujemy, mogli być autentyczni. To nam zrzuca bardzo dużo stresu, czyli w momencie, kiedy mamy gorszy dzień, w momencie, kiedy czujemy się trochę gorzej, no to jesteśmy w stanie, albo kiedy coś się u nas wydarzyło prywatnego, jesteśmy w stanie po prostu o tym powiedzieć i dalej jesteśmy sobą. Każdy ma prawo do tego, żeby mieć czasem gorszy dzień, żeby być smutnym, żeby być bardziej radosnym, to jest nasze prawo, ponieważ jesteśmy ludźmi i mamy różne dni, w różny sposób możemy się czuć. I dobrze jest pracować w takim miejscu, w którym możemy być sobą, niezależnie od tego, czy to jest danego dnia dobry dzień, czy to jest bardzo zły dzień. I możemy też o tym powiedzieć. Słuchajcie, ja zachęcam do tego, żeby zadawać komentarze. Ja to dzisiaj z czym chcę się z wami podzielić, podzieliłem sobie na dwa takie obszary. Pierwszy taki obszar, chciałbym krótko przejść przez takich kilka fajnych narzędzi z managementu 3.0, żeby wam je pokazać, bardzo krótko, bez prowadzenia, tylko sobie powiem, jak my je używamy w firmie. Może to część was zainspiruje do tego, żeby w jakiś ciekawy sposób, żeby albo zainteresować się danym narzędziem, albo żeby użyć w jakiś konkretny sposób. No i na końcu na deserek zostawiłem sobie kilka takich przemyśleń, w jaki sposób rozmawiać z zarządami, w jaki sposób rozmawiać z prezesami, w jaki sposób ogólnie wprowadzać zmianę. I to jest ta perspektywa. Będę się też na bieżąco dzielił z wami tym, co się zmieniło, kiedy teraz sobie myślę o konkretnym narzędziu, a kiedy wprowadzałem to narzędzie, także będę na bieżąco takie różne wstawki wam rzucał, no bo trochę się zmieniło i teraz z perspektywy CEO trochę
człowiek ma mniej czasu i trochę chciałby, żeby pewne rzeczy się zadziały może automatycznie. I z kolejnej strony znowu trochę chciałbym, żeby może osoby, które chcą coś wprowadzić, dały może troszkę więcej czasu, bo jednak dużo się dzieje w firmie. No i trzeba te wszystkie rzeczy, które się dzieją, ogarnąć. I czasem po prostu jest taki czas, kiedy dzieje się więcej i kiedy jeszcze ktoś przychodzi i mówi, ale ja bym chciał to czy to, no dobra, fajnie, ale najpierw ogarnijmy tutaj jakiś konkretny temat, a potem się zajmiemy nowym tematem. Ja wrzucam prezentację. Świetnie. Ach, jak to super się współpracuje, kiedy ktoś pomaga. I to jest taka fajna rzecz. Dzięki, Łukasz. Dobrze, chciałbym zacząć od takiego zdjęcia. Słuchajcie, na tym zdjęciu, to jest zdjęcie z Gliwic, z takiego meetupu. 2016 rok, także dość odległa perspektywa, ale taka pamiętna. Od 2016 roku byłem facylitatorem managementu 3.0. Może początek 2017 musiałbym zobaczyć. Aczkolwiek to był taki moment, gdzie zainteresowałem się tym managementem 3.0 jeszcze bardziej. No i wtedy Jürgen Apelo był, wtedy też z kolegą współprowadziliśmy meetup Management 3.0 Wrocław. Ta grupa ciągle jest, ciągle mam nadzieję, że może uda się jakoś ożywić. Także jak macie jakieś pomysły na to, jak to można by fajnie zrobić, to też dajcie znać. I pamiętam, że wtedy na tym meetupie pojechałem do Gliwic, wsiadłem w samochód, pojechałem do Gliwic, chyba z kolegą pojechaliśmy wtedy w dwójkę. I tam na tym zdjęciu widzicie Jürgena Apelo, który sobie mówił na meetupie w Gliwicach. To, co wtedy usłyszałem, to był jeden z moich ulubionych cytatów. Po prostu mega, mega fajny cytat, który od tego czasu mi często towarzyszy w różnych perspektywach. Tłumacząc na polski, kultura organizacyjna kształtowana jest przez najgorsze zachowanie, które są w stanie akceptować liderzy. I teraz jak pomyślicie sobie o kulturze organizacyjnej w waszym zespole albo w waszej firmie, to ona jest kształtowana przez, dzień dobry Piotrze, przez najgorsze zachowanie, co do którego wasz menedżer, lider, ktokolwiek, szef, nie musi mówić, że to jest OK, ale wystarczy, że nie reaguje. Jak z perspektywy czasu, kiedy popatrzyłem sobie na, wiecie, 2016 rok, to już było trochę czasu, kiedy prowadzę zespoły, kiedy byłem już wtedy project managerem, scrum masterem, pracowałem z ludźmi w różnych, bardzo, bardzo różnych konstelacjach. I zrobiłem sobie taką retrospektywę, popatrzyłem sobie na wszystkie te sytuacje, które wybuchły post factum, a w których można było zareagować wcześniej. Okazało się, że kurczę, za każdym razem, kiedy nie zareagowałem z jakiegoś powodu, zazwyczaj wiecie, kiedy człowiek jest na takim stanowisku, czy jest jakimś PM-em, czy jest jakimś delivery managerem, czy to jest CEO, to zazwyczaj jest zajęty i ma dużo różnych zadań. I bardzo często jest taka wymówka, o kurczę, no ktoś tam coś zrobił, no dobra, ale to może nie było aż takie złe, albo to nie było aż tak wbrew naszym wartościom, no okej, to może jeszcze teraz nie trzeba zareagować, no dobra, to następnym razem tam feedback, no jakoś może, a może samo się naprawi. No i co się bardzo często okazywało, nie zawsze, ale często okazywało się, że to się nie dość, że samo nie naprawiało, to jeszcze się samo pogarszało. Bo działa to tak i to jest niesamowite, ponieważ działa to w każdej konstelacji, gdzie jesteśmy, niezależnie czy to jest praca, szkoła, społeczeństwo. Jeżeli ktoś coś robi, no i to coś jest takie średnio fajne albo nawet niefajne, wbrew pewnym wartościom, które ustaliliśmy, że są dla nas ważne i teraz nikt na to nie reaguje, a szczególnie nie reagują liderzy, ci, którzy powinni panować na to, znaczy którzy powinni trzymać wartości, ponieważ wartości trzymają system, to tak, dla tej osoby to jest informacja, to jest OK. Takie zachowanie jest OK. Ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że dla wszystkich innych osób to jest taka informacja również, że to jest OK. A więc jeżeli to jest jakieś niedobre zachowanie, to nasze niedobre zachowanie zaczyna nam się rozlewać na cały nasz zespół lub firmę i za chwilę, kiedy mogliśmy jakby ugasić ten pożar, to jest jak trochę jak taki pożar, mogliśmy ugasić ten pożar w zarodku, nie zrobiliśmy tego i mamy teraz duży, bardzo duży pożar, całe piętro nam płonie, no i trzeba dużo większe zasoby na to, żeby coś z tym teraz zrobić.
I jak się nad tym zastanowicie, to jest to, jest to prawdą w każdej konstelacji, w szkole, w społeczeństwie, gdziekolwiek. Jeżeli nie reagujemy na coś, nawet jako społeczeństwo, jeżeli nie reagujemy na pewne rzeczy, no to tych rzeczy wydarza się więcej. Jeżeli w szkole na pewne zachowania, w pracy się nie reaguje, no to jest duże prawdopodobieństwo, że tych zachowań będziemy mieli więcej. Kiedy rozmawiałem z różnymi innymi członkami zarządów, właśnie gdzieś rozmawialiśmy też na różnych spotkaniach, na przykład IT Cornerowych, gdzie poruszyłem jakby to zdanie, no to często oni potwierdzali, no racja, kurczę, też miałem takie coś, no ja też miałem takie coś, no. A więc jeżeli macie taką wymówkę, jeżeli jest taka pokusa, żeby nie zareagować w danej sytuacji, a czujecie, że sytuacja jest niedobra, kurczę, to jest bardzo zła, to jest bardzo złe wyjście. No i to mnie gdzieś tak zainspirowało do tego, żeby wejść jeszcze bliżej managementu 3.0. O, dzięki Krzysiek, też lubisz ten CT, tak, ja go też bardzo lubię. Dokładnie, właśnie, brak reakcji przesuwa granice. I potem okazuje się, że coś, co kiedyś było dysfunkcjonalne i nie do pomyślenia, nagle okazuje się nową normą. No i to jest bardzo złe, wtedy, kiedy to nie idzie w taką dobrą stronę, w którą chcemy, żeby poszło. No i widzicie, Gliwice 2016, wtedy bardziej się jeszcze zainteresowałem managementem 3.0, pomyślałem, kurczę, no, fajne rzeczy i tych rzeczy było więcej. No i jest tam dużo ciekawych rzeczy. Sam Jürgen Apelo, którego tutaj widzicie, on się pisze po polsku Jürgen, ale on jest Holendrem, dlatego czyta się Jürgen, jest też ciekawym człowiekiem. Ja go spotkałem kilka razy na spotkaniach facilitatorów managementu 3.0 i on jest takim, no dość powiedziałbym, no dość mocnym introwertykiem, który nauczył się przemawiać, ale który ma taką niesamowitą zdolność, że potrafi wziąć ileś różnych materiałów, wyciągnąć z tego esencję. No i tą esencję on właśnie wpakował, zapakował. Mówi, dobra, to jest teraz management 3.0 i już to nazwiemy, ale to nie ja wymyśliłem. I to wiele razy, jak sobie będziecie czytać książkę Managing for Happiness, zobaczycie, że tam jest pełno referencji i że on wiele razy mówi, to nie ja wymyśliłem, to wymyślili ludzie mądrzejsi ode mnie. Tutaj są referencje do nich. Ja to tylko tak po prostu ubrałem fajnie. Także on potrafi takie czasami no, dość trudne rzeczy po prostu fajnie ubrać i one są takie miłe do skonsumowania. Przejdziemy teraz, chciałbym pokazać Wam kilka takich przydatnych narzędzi z managementu 3.0, takich, których też używamy w firmie i troszkę opowiedzieć o tym, w jaki sposób tego używamy, może coś będzie dla Was interesujące i będziecie chcieli też u siebie użyć w podobny sposób. Pierwszym z nich i jednym z moich ulubionych jest Delegation Poker i Delegation Board. Już samo użycie takiego, czym to jest? To jest 7 poziomów delegowania, to jest to, o czym też Łukasz mówił na początku, pokazywałem to na meetupie, na turkusowym śniadaniu i było to również z bardzo dużym zainteresowaniem się, znaczy odbiór był bardzo pozytywny. No bo tak, jak popatrzycie sobie, kiedy myślimy o różnych rzeczach, które się dzieją u nas w firmie, o tym, kto jakie decyzje podejmuje, no to czasami myślimy sobie, no albo to ja powinienem tą decyzję podjąć, albo ktoś inny. A tu się okazuje, że jest 7 różnych poziomów. I jesteśmy w stanie rozpisać różne decyzje, które się podejmuje u nas w firmie, na te różne poziomy i stworzyć taką macierz. I wiecie, to wszystko super wygląda. Na przykład u nas w firmie, jeżeli chodzi o podwyżkę wynagrodzeń, z Michałem jesteśmy w dwójkę w zarządzie, to my mamy powiedziane, że dobra, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, to jest ważny temat taki, który znacząco wpływa na wskaźniki firmowe, to jest tu 4. I teraz wszyscy w firmie też wiedzą, że nieważne kto do kogo przyjdzie, do kogo przyjdą, jeżeli chodzi o kwestie wynagrodzenia, no to my bierzemy ten temat i my z Michałem potem wszystkie te tematy decydujemy o nich razem, czyli omawiamy, zastanawiamy się i ta decyzja jest podejmowana na poziomie 4 u nas w firmie. Czyli nie ma takiego sposobu, że ktoś bardziej się lubi ze mną albo z Michałem, no ty, a może by tyle, no dobra, to masz, nie? No bo tak po prostu ustaliliśmy. I teraz inne decyzje podejmowane są na innych obszarach, nie? I czasami na przykład jak, wiecie, jak się jest CEO, to bardzo dużą radość sprawia mi to, kiedy mamy koleżankę, Dianę, która zajmuje się wieloma różnymi rzeczami u nas w firmie i trzeba zorganizować budżet, trzeba zorganizować wyjazd integracyjny. No i ja nie do końca chcę wiedzieć teraz, no, gdzie my pojedziemy, ile będzie kosztowało śniadanie, ile będzie kosztował nocleg, czy będzie tam jeden, czy dwa baseny, czy cokolwiek innego. Ja po prostu
chciałbym, żeby to się zadziało, żebyśmy jako firma pojechali, po pierwsze, nie? Po drugie, żeby to się zamknęło w jakimś budżecie, który mamy do dyspozycji, no a po trzecie, żeby został wybrany taki termin, gdzie pasuje jak największej ilości osób. No i tyle, jeżeli to się zadzieje, to jest super. A więc wtedy mówię do Diany, słuchaj, tutaj jest coś takiego do zrobienia, jak wiesz, tutaj nie wiem, zbliża się jesień albo wiosna, mamy nasz wyjazd integracyjny, masz 7. No i ona wie, co to znaczy 7. 7 to znaczy, że ona po prostu w pewnych granicach, które ustaliliśmy albo które otrzymała, po prostu ma to zrobić i mnie nie interesuje to, czy teraz pojedziemy do Zakopanego, czy pojedziemy nad morze, czy do Karpacza, no to jest jakby drugorzędne. I ona może to ustalić teraz z osobami. Chce, żeby taki wyjazd się odbył i chce, żeby taki wyjazd był fajną integracją, czyli żebyśmy się jako firma zintegrowali, żeby pojechało tam jak najwięcej osób. A czy wiecie, to będzie Zakopane, Malediwy, whatever, nie? Czy cokolwiek innego. Jak starczy budżetu, to może być cokolwiek. I tak, masz 7. No i teraz już, co jest ciekawe w tym narzędziu, kiedy wprowadzimy go, kiedy zespół pozna to narzędzie, no to wystarczy powiedzieć masz 7 i sprawa jest załatwiona. Nie musisz jakby nic więcej mówić. Co ciekawe, tutaj widzicie przykład delegation boarda, taki jakby surowy, który jest takim oryginalnym przykładem. Ja ten przykład rozszerzyłem o dodatkowe kolumny, czyli wtedy, kiedy ja tego używam, są dodatkowe kolumny, czyli jest dodatkowa kolumna opis, bo tutaj widzicie, jest jakiś obszar taki, który podlega delegowaniu, jakiś obszar decyzyjności, ale ten obszar taki nawet jedno lub dwuzdaniowy opis często nie wystarcza, więc jeszcze dorzuciłem dodatkową kolumnę opis na końcu i co ważne, ostatnia dodatkowa kolumna ograniczenia. To są wszystkie tego typu rzeczy, jak na przykład budżet. Podczas tego wyjazdu jest jakiś budżet. Nie? I teraz mi zależy, żeby to się zmieściło w tym budżecie. To jest budżet. Po drugie cel, czyli dlaczego my w ogóle chcemy wyjechać. Czyli celem tego wyjazdu, zorganizowania tego wyjazdu jest to, żebyśmy się zintegrowali jako firma, żebyśmy spędzili czas razem, niekoniecznie w biurze albo niekoniecznie rozmawiając o rzeczach projektowych, ale w czymś fajnym, ciekawym, coś fajnego razem porobili. A więc, żeby ten cel zrealizować, to chciałbym, żeby jak najwięcej osób pojechało. Nie? Nic nie da mi to, że teraz będę na przykład, okaże się, że został wybrany taki termin, że tylko 2 osoby poleciały na Malediwy. No super, fajnie, nie? Zmieściło się w budżecie, nie? Bo tam miało być na 30 osób, a się okazało, że nikomu nie pasuje w tym terminie, no to nie spełnia tego celu. I kiedy dopiszecie sobie takie ograniczenia lub cel w tej dodatkowej kolumnie, to nagle się okazuje, że różne inne osoby, że te osoby, którym to zdelegujecie, są w stanie świetnie tą decyzję podjąć, bo mają już wszystkie informacje, które są im potrzebne. Przejdźmy do następnego narzędzia, tak żeby się trochę zająć potem też tą perspektywą. Movie Motivators. Znowu, kolejna fajna rzecz, którą mamy w Managementie 3.0, czyli mamy sobie takie karty. One są, pokażę wam, nie mam zblurowanego. One sobie o tak wyglądają, tak, takie ładne, wydrukowane. Jest ich 10 w większości wewnętrznych motywatorów. No i teraz z tym narzędziem można na różny sposób pracować. Można pracować indywidualnie, można pracować zespołowo. Jeżeli macie w firmie kilka zespołów, to możecie budować radary motywacji. Tak? I teraz zastanawiać się, co bardziej motywuje zespół A, a co bardziej motywuje zespół B. Kolejna rzecz, jeżeli z kimś w zespole, macie kogoś w firmie czy w zespole i widzicie, że ta osoba jest jakaś zdemotywowana, no to możecie zrobić proste ćwiczenie. Mając te karty na biurku, zadajcie sobie jedno pytanie, co jest moim zdaniem na ile znam tą osobę, głównym motywatorem tej osoby i staracie się wybrać jedną kartę. I powiem wam, że to często działa naprawdę rewelacyjnie, bo nagle macie proste narzędzie do tego, żeby coś zrobić. No i teraz znowu, ja chciałbym, żeby, to jest jakaś taka, to jest moja wizja, chciałbym, żeby osoby, które u nas w firmie pracują, żeby to były osoby, które mają motywację, czyli które chcą wykonywać i mają wewnętrzną motywację. To
to jest duża różnica między wewnętrzną i zewnętrzną motywacją. Zewnętrzna motywacja zazwyczaj opiera się na czymś, co przychodzi z zewnątrz. To są zazwyczaj pieniądze jakaś, albo jakaś kara, lub brak kary, lub nagroda. A wewnętrzna motywacja polega na tym, że ja lubię robić to, co robię. Nie? Czyli teraz mamy takiego programistę, który bardzo lubi programować i dla niego to, że on jest w projekcie i że może pewne rzeczy programować, to jest dla niego już motywujące. On już się cieszy, mówi, kurczę, wiesz co, tutaj miałem taki problem i ten problem rozwiązałem w ten sposób. I fajnie jest, dobrze jest mieć w firmie, żeby stworzyć w firmie takie środowisko, żeby było jak najwięcej właśnie takich osób, bo to są te osoby, które jeżeli coś jest nie tak, to oni mówią, kurczę, ale ciekawy case. Mamy tutaj taki ciekawy case i teraz ten ciekawy case fajnie by było rozwiązać. One siedzą i się zastanawiają, jak ten case rozwiązać. Znowu, świat nie jest tak różowy, także można te różowe okulary zdjąć. Często jest tak, że pracujemy w różnych technologiach dla różnych klientów, no i czasem te technologie mogą nie być aż tak super ciekawe, ale ważne jest to, żeby samo wykonywanie tej pracy było motywujące dla konkretnych osób. Jak mamy takie osoby, które lubią to, co robią, to jest to robione zupełnie inaczej i jest to robione dużo lepiej. No i teraz, jeżeli znamy motywatory naszego zespołu, jeżeli wiemy, co motywuje konkretny zespół, to jesteśmy w stanie na przykład dobrać konkretny projekt pod to, bo są osoby takie, które lubią wchodzić na nowe obszary i jest to dla nich bardzo motywujące, mają takie motywatory naukowca ciekawość jest takim motywatorem, wiecie, coś nowego, ciekawego, kurczę, mamy nowy framework i jeszcze żeśmy tego nie poznali, nie? No to takie zespoły lub takie osoby wrzucamy do czegoś nowego, a mamy takie osoby, które bardzo lubią porządek i poukładanie, no i może tam niekoniecznie powinniśmy je na te nowe obszary wrzucać. Także jest to też ciekawe i praktyczne narzędzie, dzięki któremu na wielu różnych poziomach jesteśmy w stanie go wykorzystać. I znowu, z perspektywy osoby, która wdraża to narzędzie, no to mi zależy, żeby ono było poznane, żeby te osoby, które mają tego używać, używały, żeby były konkretne fizyczne narzędzia, takie jak karty, wiecie, to można wydrukować, możecie sobie ze strony managementu 3.0 ściągnąć, tam podajcie swojego maila i ściągacie sobie PDF-a do wydrukowania, drukujecie na drukarce kolorowej, laminujecie lub nie, albo na grubszym papierze i macie konkretne karty. No i te karty, jeżeli leżą sobie na biurku, no to będziecie ich używać. I to jest też ta praktyczność managementu 3.0, gdzie masz coś konkretnego, praktycznego, patrzysz na to i mówisz sobie, nawet sam dla siebie, a kurczę, a co się stało, że dzisiaj jestem taki, nie wiem, zdemotywowany, albo co w mojej pracy mnie motywuje albo demotywuje. I znowu, na przykład używamy też tego wewnątrz, razem z Michałem jesteśmy w zarządzie i mamy... Prowadząc firmę są różne rodzaje zadań i są takie zadania, które no, większość trzeba zrobić, ale są takie zadania, gdzie jak jesteśmy w dwóch, to część może zrobić Michał, część mogę zrobić ja. I my co jakiś czas mamy, co tydzień mamy takie retrospektywy, gdzie zastanawiamy się też nad tym, jakby okej, które z tych zadań, no coś tutaj... Które z tych zadań jest fajnym zadaniem dla Michała, które dla mnie. I my teraz zmieniamy podział naszych obowiązków. Słuchajcie, i to jest mega fajna perspektywa, że my teraz patrzymy na to teraz jakby co jest motywującym, co jest zadaniem fajnym, które wspiera moją motywację, a co jest takim zadaniem, które wspiera motywację Michała. I teraz my w zarządzie sobie to inaczej tniemy. I znowu, to jest jeden z takich sposobów, żeby tego narzędzia korzystać. Kolejną z rzeczy, które tutaj jest ważna, jest to, że my robimy eksperymenty. Na przykład mówimy sobie, dobra, to może teraz zróbmy teraz tak, że teraz może te obszary będą leżeć tutaj, teraz ty będziesz się tym zajmował na jakiś czas i zobaczymy, na ile nam to działa albo na ile nam to nie działa. O eksperymentach za chwilę będzie, także to jest też ciekawy element. Moim zdaniem w dzisiejszej dobie... bardzo niezbędny element w prowadzeniu biznesu. Bez eksperymentów to daleko możemy nie zajść w szybko zmieniającym się świecie. Także jakieś pewną ilość eksperymentów trzeba robić. Dobra, mamy motywację, zostawiamy tą motywację. No i jest klasyka z feedbacku, feedback wrap. Już moi pracownicy gdzieś na jakichś wyjazdach, gdzie im pokazuję te rzeczy, mówią, kurczę, Marek, znowu nam tego wrapa pokazujesz, także już im nie będę pokazywał, ale fajne, mam nadzieję, że już wszyscy się tym wrapem najedli i że będą go w stanie używać. Samo narzędzie feedback wrap bazuje na komunikacji bez przemocy, jest trochę podobne do Foucault, jeżeli znacie.
i jest znowu czymś odwrotnym od kanapki feedbackowej, której nie powinniśmy używać, bo tam mamy pomieszanie komunikatów. To jest sposób na to, w jaki sposób przekazać informację zwrotną. I ta informacja zwrotna, ona jest absolutnie, absolutnie koniecznością w każdym biznesie, bo trzeba, kiedy komunikujemy się z klientami, z współpracownikami, wszyscy z wszystkimi się komunikujemy i ta nasza komunikacja jest mega ograniczona. Ostatnio ciekawego wykładu słuchałem o tym, jak działa nasz mózg, jak on z małą ilością energii musi sobie poradzić i wiecie, to wszystko działa na takiej zasadzie, że przez to, jakie my mamy perspektywy w głowie, to my patrząc na te same rzeczy widzimy coś innego. Widzimy tylko to, na czym my się skupiamy, a innych rzeczy nie widzimy, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkiego, ponieważ głowa by nam eksplodowała pewnie, bo nasz mózg by się przegrzał, chłodzenia nie ma. A więc on musi sobie poradzić z wybiórczym wybieraniem z rzeczywistości tych elementów, które są dla nas ważne. I robi to na podstawie tego, co jest dla nas ważne. To określa mindset, jest takie słowo mindset. To jest sposób patrzenia na rzeczywistość. Czyli mamy kilka osób, które patrzą na tą samą rzeczywistość i każda widzi w niej coś innego. I to jest absolutnie niesamowite. I w takim świecie żyjemy. My nie widzimy rzeczywistości taką, jaka ona jest, ale widzimy taką, jaka ona jest dla nas, a więc wybieramy tam te rzeczy, które są dla nas ważne, a innych rzeczy nie widzimy. Nie wiem, czy zdarzało wam się, jak kupowaliście samochód, że nagle widzieliście, że cała masa takich samochodów jeździ dookoła. No mówię, kurczę, co się stało? Przedtem ich nie było, czy co? No nie, one ciągle były, ale nie zwracaliście na nie uwagi. Pamiętam, jak pierwsze dziecko mi się urodziło, no to nagle zobaczyłem, że wszędzie po prostu, wszędzie pełno dzieci. Tyle tych wózków. Mi kurczę, co to teraz jakiś wysyp jest? No nie, nie ma żadnego wysypu. Po prostu ja zacząłem zwracać na to uwagę. Przedtem to nie było dla mnie ważne. A więc mój mózg nie zwracał na to uwagi. Mój mózg nie jakby wycinał te informacje, a więc bo nie były dla mnie ważne. I tak działamy jako ludzie i w taki sposób się komunikujemy i dlatego dochodzi do tak wielu problemów komunikacyjnych. I z tego powodu dawanie sobie też również feedbacku i mówienie o tym, jak my to widzimy, szeroka komunikacja jest mega, mega ważna. Powiemy sobie o tym jeszcze, jeżeli chodzi o perspektywy kawałek dalej. A czy mógłbyś dać przykład jeszcze z tego wrapa, jakiś taki życiówkę, że tak powiem? Tak, życiówka, daję przykład życiówka. Na przykład mamy jakąś sytuację, czyli jesteśmy świadkami jakiegoś spotkania, które miało poprowadzić nasz, nie wiem, lider zespołu, który albo jakiś tam, nie wiem, starszy architekt, nie? Oczekiwaliśmy, że on go poprowadzi, na przykład miałem taką sytuację życiową, wyleciał Scrum Master ze spotkania, starszy jakiś architekt, miałem nadzieję, że to poprowadzi, zespół międzynarodowy, wiecie, Polska, Niemcy i jeszcze tam jakaś jedna lokalizacja się wbija, wgrywają się na standardowe daily, czyli na takie spotkanie, gdzie omawiają sobie aktualne wyniki z danego dnia, jak to wychodzi, czy osiągną cel, ten, który sobie na dany sprint ustanowili. No i tak myślę sobie, kurczę, no pewnie wyleciał ten Scrum Master, ta osoba, która powinna poprowadzić to spotkanie, no to pewnie ten najstarszy, starszy, najbardziej doświadczony to poprowadzi. No i akurat tak się zdarzyło, że wgrałem się przypadkiem na to spotkanie i tak słyszę, co tam się dzieje, że no nie dość, że ta osoba tego nie prowadzi, to okazało się, że zaczyna to prowadzić jakiś junior z Berlina, nie? I myślę sobie, o kurde, nie? Ale dlaczego ten nasz człowiek po prostu tego nie robi, nie? I to było ciężkie w ogóle słuchać to spotkanie, bo to spotkanie takie wymęczone było, no to ta lokalizacja, no to co u was, potem oni chwila ciszy, nikt nic nie mówił, ale kurczę, mógł chociaż po prostu poprowadzić to, co u nas we Wrocławiu, no nic takiego się nie wydarzyło. Ten młody człowiek z Berlina, wiecie, od 2 miesięcy chyba był w projekcie, tamten już ponad 10 lat doświadczenia. No i po tym spotkaniu rozmawiam z tym człowiekiem i mówię, słuchaj, poprosiłem go na rozmowę, ale przedtem przygotowałem sobie wrapa, więc kolejny z punktów jest to, żeby przygotować sobie wrapa. Mówię, słuchaj, wiesz co, byłem na tym spotkaniu, wbiłem się na to spotkanie i słuchałem, co tam się dzieje, to jest pierwszy, nakreśl kontekst, nie? Czyli teraz ta osoba powiedziała, okej, dobra, tutaj wśród tych osób teraz był Marek, przedstaw obserwację, czyli mówię, podaj jakieś konkretne fakty. Wiesz co, no i słyszałem, że nie było Scrum Mastera i ten Jürgen z Niemiec po prostu poprowadził to całe spotkanie i jakby prowadził również różne lokalizacje. Wyraź emocje. Byłem zdziwiony, że ty jako osoba najstarsza stażem tego nie zrobiłeś. Pokaż wartość, nie? Dlaczego to jest ważne. Jak wiesz, u nas
u nas w firmie ważne jest to, żeby pokazać senioralność. Tam jeszcze ta osoba chciała pójść, jakby prowadzić bezpośrednio technicznie projekt z klientem. Jak wiesz, umiejętności liderskie i pokazanie umiejętności ogarnięcia całego projektu jest u nas w firmie bardzo ważne. Mam nadzieję, że następnym razem, jak będzie taka sytuacja, to jako osoba taka, która ma największe doświadczenie w projekcie i z największym stażem poprowadzić to spotkanie. Taki jeden z przykładów. I co jest ważne w tym feedbacku? Co jest ważne w każdym feedbacku? Tutaj ważne są fakty, nie? Czyli co się wydarzyło. I takich spotkań, takich rozmów mam na pęczki, gdzie wiecie, wydaje się wam z waszej perspektywy znowu, kurde, dlaczego on lub ona tego nie zrobił? Albo dlaczego tyle czasu to zajęło? O, może być takie, to taki klasyk, kurde, dlaczego to zajęło tydzień, jak przecież tam było roboty na jeden dzień? No i znowu, możemy się tak wkręcić, jeżeli nie użyjemy jakiegoś narzędzia i nie damy sobie czasu na przygotowanie, no to możemy się wkręcić i taką rozmowę bardzo źle poprowadzić, nie? Na przykład takie złe poprowadzenie rozmowy będzie, kurczę Janek, dlaczego to robiłeś cały tydzień? Dlaczego tyle czasu na tym spędziłeś? I zaczynamy jechać z tym naszym monologiem. Nie dajemy Jankowi dojść do perspektywy, do tego, żeby powiedział, co tam się rzeczywiście wydarzyło, a tam na przykład mogło się wydarzyć coś takiego, gdzie napotkali problemy, których nie było wcześniej widać, nie? I potem, okej, dobra. A tutaj, jeżeli powiemy, pokażemy nasze obserwacje, nie? Słuchaj, patrzę sobie teraz na to zadanie, patrzę sobie na te raporty. Na przykład jesteśmy, nie wiem, mamy piątek wieczór i patrzymy sobie na raporty, no i w poniedziałek uderzamy takiego pracownika, mówimy, słuchaj, nie wiem, Janek, patrzę sobie teraz na te raporty godzin z poprzedniego tygodnia, no i widzę, że na to zadanie zeszło ci cały tydzień. No jestem zdziwiony, bo raczej to było z klientem uzgadniane, że to jest takie dość proste zadanie. Oczekiwałem, że w jeden dzień się to zamknie, no. Jak wiesz, to dla nas jest ważne, żeby jednak te zadania w czasie zamykać, bo mamy akurat z klientem taki rodzaj kontraktu, a więc jeżeli więcej na tym czasu spędzamy, no to jest po prostu nasza strata. Nie? I teraz Janek mówi, ponieważ ja pokazałem fakty i mówiłem moją perspektywę, to Janek mówi, tak Marek, wiem o tym, wiem, że to jest ważne, jednak w tym przypadku wystąpiło to i to i to i to. Dodatkowo jeszcze klient dorzucił takie dodatkowe wymagania, które ja nie zdążyłem ci powiedzieć w poprzednim tygodniu, żebyś z nim ustalił, czy one w ogóle są w zakresie. No i z tego powodu zajęło mi to tydzień. Aha. Nie? I feedback w rapie, podobnie jak w komunikacji bez przemocy, jak w dobrze stosowanym fuku, polega na tym, żeby przekazać nasz punkt widzenia innej osobie, ale żeby ta osoba nie czuła się zaatakowana. My mamy przekazać fakty, jak najwięcej faktów, coś, co się wydarzyło. Mamy przekazać naszą perspektywę na to i mamy ciągle mówić z naszej perspektywy. Nie? Czyli nie etykietujemy, czyli nie wrzucamy jakiejś etykiety osobom, ty jesteś taki, owaki. No to jest wszystko bardzo złe i bardzo krzywdzące dla tej drugiej strony może być. Nawet jeżeli ktoś coś złego zrobił, bo nie wiem, miał gorszy dzień, no to może się zdarzyć każdemu gorszy dzień. No co innego, jak się zdarza już gorsze pół roku, tak? No to wtedy musimy dojść do tego, jakby z czego to wynika, bo może coś prywatnie się wydarzyło u pracownika. I znowu, ja jestem dużym zwolennikiem tego, po pierwsze, żeby rozmawiać, żeby pokazywać jakby moją perspektywę, ale w taki sposób bez przemocy, bez krzyczenia, bez jakichś zbędnych emocji, które zupełnie nic nie dają. No jak się mleko rozlało, no to się mleko rozlało. To że będziemy krzyczeć nad tym rozlanym mlekiem, to nic nie zmieni, nie? A może tak, nawet jeżeli pracownik popełnił błąd i teraz razem dojdziemy do tego i ten pracownik zrozumie, dlaczego popełnił błąd, no to super, bo mądry pracownik nie popełni drugi raz tego samego błędu, a więc mamy kogoś, kto się nauczył na swoim błędzie. I pamiętajmy znowu, ja czasami lubię sięgać pamięcią w przeszłość, ponieważ sam pracowałem jakby w tej branży, byłem programistą przez wiele lat, przez 8 lat, no to lubię sięgnąć, zanim porozmawiam z pracownikiem, lubię sobie przypomnieć, jak to było wtedy, kiedy sam programowałem. Czyli zmieniam perspektywę i sobie, no tak, nie, Marek, kurczę, ty tutaj masz teraz ten, a sam przecież jak to skiełbasiłeś, a tutaj co narobiłeś? No tak, ale nauczyłeś się na tym, nie? No to daj też nauczyć się innym, nie? Może z jakiegoś powodu ktoś popełnił błąd, zobaczmy, nie? A więc ważne jest to, żeby mieć odpowiednie podejście do błędów, które podejmujemy. To jeszcze tylko to wyrażanie emocji, bo ono tutaj jednak w tym wrapie jest, więc pytanie, o co chodzi z tym wyrażaniem emocji, czy to jest konieczne, a jeżeli tak, no to gdzie są te, że tak powiem, granice, jak bardzo ekspresyjnie to ma być?
Dobre pytanie, bardzo dobre pytanie. My w ogóle nie lubimy wyrażać emocji. Jeżeli chodzi o emocje, my nie lubimy ich wyrażać w pracy, bo albo wyrażamy ich za dużo i to są jakieś pracopatologie, albo w ogóle nie wyrażamy i stajemy się skałą. Nie? Chodzi o to, żeby jakoś opowiedzieć o swoich emocjach. Nie wiem, jeżeli się zdenerwowałem, to po prostu mówię, wiesz co, zdenerwowało mnie to. Jeżeli się zdziwiłem, no to byłem zdziwiony. Jeżeli byłem zaskoczony, no to byłem zaskoczony tym, że ktoś czegoś nie zrobił lub czegoś nie wiedział, żeby pokazać moją reakcję na to i jakoś odpowiedzieć. Nie? I kiedyś miałem taką sytuację, ja też o niej wiele razy mówię, gdzie miałem, to akurat byłem w Indiach i w Mumbai miałem na następny dzień prezentację, ktoś miał przygotować mi taki techniczny wkład do tej prezentacji, już była godzina dość późna w nocy, ja po całej masie spotkań odebrałem maile i mówię sobie, tak sobie myślałem, oczekiwałem, że przyjdzie coś takiego gotowego, wiecie, taki gotowiec po prostu wklejam, i idę spać. Następnego dnia z rana mogę to prezentować, nie? Bo ktoś miał mi pewną część prezentacji przygotować. No ale to, co przyszło dalekie, było od moich oczekiwań. No i nie dość, że jakby, że oczekiwałem czegoś gotowego, no to się zdenerwowałem, że to nie było takie, bo to spowodowało, że do drugiej, trzeciej w nocy jeszcze musiałem tutaj rzeźbić, szukać różnych faktów, wszystko ładnie wrzucać w całość i to po prostu mnie, no to mnie denerwowało, bo następnego dnia byłem bardzo, bardzo, bardzo niewyspany na tej prezentacji, no i ona nie poszła tak, jak mogłaby pójść, gdybym to dostał, nie? No i tutaj w tym wypadku warto powiedzieć, że no zdenerwowałem się, że nie dostałem od ciebie takiego materiału, który mógłbym po prostu użyć, nie? Bo to akurat był bardzo doświadczony pracownik, no i tylko pokazujemy kontekst, pokazujemy wartość, bo wiecie, jak ktoś sobie siedzi w projekcie, nie jest na tej prezentacji, teraz nie wie, dlaczego w ogóle teraz ta prezentacja jest dla nas ważna. Jakiś tam Indie, jakiś tam projekt, ale o co chodzi, nie? No ale pokazujemy, nie? Dlaczego w ogóle to jest ważne? I to jest ta czwórka, pokaż wartość, nie? Jest to na przykład strategiczny klient dla nas, albo była to jakaś prezentacja, była to prezentacja, która dotyczyła na przykład wejścia w nową technologię, no i przez to, że nie pokazaliśmy tych korzyści dla klienta, no to nie dostaliśmy takiego projektu, nie? A zespół na przykład czekał na to, no i to są mi kurczę, no. Nie wiem, no to jejku, to bardzo niefajnie, nie? I znowu, jeżeli takie coś się wydarzy, to powinniśmy sami się zastanowić, czy my, zanim ta sytuacja nastąpiła, czy my powiedzieliśmy, że to jest takie ważne? A może ten ktoś myślał, że projekt jest ważniejszy? Bo mamy jeszcze inną sytuację, która występuje i którą im człowiek jest jakby przechodząc przez różne etapy bycia w organizacjach, od pracownika, przez menedżera, przez jakiegoś delivery menedżera, zauważam, że znaczy to też mówią w wielu mądrych książkach. Im jesteś wyżej, tym masz więcej informacji. Ale my często zakładamy, że coś jest oczywiste, albo że inni o tym wiedzą, albo zapominamy o czymś powiedzieć i ta informacja nie schodzi niżej, czyli ta transparencja gdzieś jest bardzo mocno ograniczona. I to trzeba o tym pamiętać, żeby pokazywać cały kontekst danej sytuacji. Czyli w tym wypadku, jeżeli mamy jakąś strategicznie ważną prezentację, i teraz my jako osoba, która prezentuje firmę, pokazujemy to dobrze jest i ktoś ma nam coś przygotować, to trzeba pamiętać o tym, że musimy tą informację przekazać, bo jeżeli jej nie przekażemy, to ta osoba raczej może być słaba w zgadywanki i może nie dowiedzieć się, że akurat ta prezentacja dzisiejsza jest dużo ważniejsza niż ta, która była tydzień temu, bo ta, która była tydzień temu, była mniej ważna od projektu, a ta dzisiejsza jest bardziej ważna od projektu, a więc może odłożyć swoje zadania projektowe na przykład na pół dnia albo na dzień i zrobić i dać nam jakieś dane do tej dzisiejszej prezentacji. A więc to też jest taki częsty błąd, który wiele osób popełnia, nie pokazuje całego kontekstu sytuacji, no i nie pokazuje ważności spraw. Znowu wracamy trochę do takiego backloga jako takiego narzędzia, gdzie mam zapisane tam rzeczy, które mam wykonać od najważniejszych do najmniej ważnych. To, co się powinno w przypadku takiej prezentacji pojawić, to, żeby my dajemy to zadanie przygotować prezentację powyżej innego w backlogu, jeżeli mamy takie narzędzie u nas w pracy. Mam nadzieję, Łukasz, że teraz było lepiej wytłumaczyć. Tak, ja tylko sobie pozwolę tutaj pokazać dwa komentarze i proponuję przejść dalej, bo się trochę czas nam skraca. Gosia napisała, że przy feedbacku potrzeba właściwej postawy, bo bez niej żadne narzędzie nie zadziała, a z drugiej strony no, ten wrap wymusza pewną postawę. Natomiast Wojciech zapytał, gdzie można popełnić błąd przy wrapie.
Dobra, to już się do tego odniosę. Super, fajne komentarze, dzięki. Tak, wrap wymusza pewną postawę, aczkolwiek wrapa też można tak zrobić, że będzie niesmaczne, nie? Można go tak dopieprzyć, że po prostu się będzie odbijać pracownikowi jeszcze długo. I ważne jest to, co mamy w głowie. Jeżeli chcemy feedback, dobry feedback to jest zawsze taka pomoc dla kogoś, nie? Ja sam pamiętam, kiedy pracowałem, kiedy byłem programistą, ile wyniosłem z feedbacków. I miałem okazję jakby dorastać zawodowo w takiej kulturze dobrego feedbacku, gdzie dużo takiego feedbacku dostałem. Wiecie, możecie sobie zobaczyć Johari Window, nie? I tam jest pokazane, dlaczego feedback jest ważny. Feedback odkrywa te obszary o nas, które widzą inni, a których nie widzimy my. I dlatego to jest niesamowicie ważne, ale feedback został, taki corpo feedback został tak zniekształcony w wielu firmach, że nie przypomina zupełnie tego pomocnego narzędzia. I to jest coś, wiecie, feedback jako narzędzie, no to takie, wiecie, korpo trzcinka, gdzie teraz, no to teraz pojadę po nim i nie będzie podwyżki, zaoszczędzimy. No i feedback dawany w nieodpowiedni sposób, feedback dawany z nieodpowiednim nastawieniem. Także dużo złych rzeczy w feedbacku się zadziało, pracownicy nie lubią tego narzędzia, bo wiele razy dostawali w różnych firmach takie feedbacki, wiecie, niby na zewnątrz fajne mięsko gryzą, a tam sam pieprz. Nie mówię, o kurczę, nie? No to tutaj mnie dorzucił. Teraz, gdzie można popełnić błąd? Najczęstszym błędem, który jest popełniany przy feedbacku, jest to, że patrzę sobie na to i mówię sobie, no to przecież to jest takie oczywiste, to ja wiem, to ja teraz to powiem, nie muszę tego przygotowywać, spisywać sobie wcześniej, to ja to sobie powiem po prostu z pamięci. No nie, to tak nie działa. I wiecie, ja już kurczę setki, jak nie jeszcze więcej osób tego feedback wrapu uczyłem, a wtedy, kiedy ja mam ważną rozmowę feedbackową, ja sobie to zapisuję. Dlaczego? Ponieważ mamy pewne automatyczne drogi, czyli mamy pewne wydeptane ścieżki w mózgu i te wydeptane ścieżki w naszej głowie, one pochodzą z tego, bardziej pochodzą z tego, jak zostaliśmy wychowani, do jakiej szkoły chodziliśmy i to nie zawsze są te dobre ścieżki, które chcemy. My chcemy, żeby niektóre ścieżki zarosły, żeby tamtędy nie chodzić. A jeżeli my nie mamy czegoś przygotowanego, to idziemy taką najprostszą ścieżką, tak działa nasz mózg. Jak mamy jakąś wydeptaną ścieżkę, nawet której nie chcemy używać, to my pójdziemy tamtędy. Czyli jeżeli mamy tendencję, że się denerwujemy, no to się zdenerwujemy. Jeżeli mamy tendencję, że mówimy w jakiś konkretny sposób, a nie chcemy teraz tak powiedzieć i nie przygotujemy feedbacku, to tak powiemy. Proste. A więc zapiszcie sobie to w jakikolwiek sposób, zapiszcie, przeczytajcie potem sami, nie musicie iść z karteczką. Nie? Ja nie, tutaj właśnie chciałem ci powiedzieć, no to jest sztuczne i bez sensu. A więc zapisujemy sobie. Po drugie, jeżeli nie chcemy, ciekawym sposobem korzystania z tego jest jakby pokazanie nam 1-3 tylko, tak? 1-3 i czekamy teraz, co ta druga osoba powie. Ona wtedy ma szansę się odnieść do tego. No i dopiero w zależności od tego, co ta osoba powie, no to pokazujemy, czy to ma wartość, czy nie, bo może ta osoba już wie, że to ma wartość i wcale nie trzeba tego mówić, nie musimy jakby jechać od 1 do 5. Ważne jest to, żeby mówić wszystko z naszej perspektywy. Nie? Czyli nie wiem, jeżeli ktoś jedziesz samochodem i ktoś mówi, wiesz co, ja się boję, jak tak jedziesz, to jest moja perspektywa. A jeżeli ktoś mówi, wiesz co, zwolnij, jedziesz jak wariat, nie, to jest ocenianie i to raczej doprowadzi do kłótni. Nie? A kiedy ktoś mówi z mojej perspektywy, kiedy ktoś mówi też o tym, co on czuje, boję się, to jest uczucie, no to z tym ciężko dyskutować. Nie? Albo moja perspektywa polega na tym, wiesz co, kiedy patrzę teraz na tą prezentację, to ja mam wrażenie, że tutaj te, nie wiem, grafiki jest coś, że ogólny przekaz tej prezentacji jest taki, nie? I to jest moja perspektywa, nie? Jeżeli mówimy o faktach, to mówimy o konkretnych rzeczach. Wiesz co, tutaj te grafiki są niewyrównane, to by trzeba było wyrównać, tutaj coś jeszcze, za słaba rozdzielczość, tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Tak, myślę, że tyle, bośmy na tym feedbacku utknęli, ale to jest ważny temat. Powiem wam z doświadczenia, jak prowadziłem wiele warsztatów, często było tak, że przychodziłem do różnych organizacji i to były różne firmy, gdzie przychodzę i na przykład w HR-ach mówią, ale feedbacku to my nie chcemy, bo feedback to myśmy niedawno mieli. I tam, dobra, to wiecie co, ja w 15 minut tylko pokażę tego wrapa, jakby ktoś chciał sobie złożyć i zjeść. Nie? I nagle się okazało, że zrobi się 1,5-godzinny slot, bo ludzie jak to zobaczyli, coś tam mieli, ale to coś tam było słabe, jak to zobaczyli, mówią, kurczę, Marek, ale to nam w ogóle całe życie zmienia, nie? To my z tym narzędziem na przykład będziemy w stanie teraz lepiej z naszymi asystentami pracować, będziemy w stanie lepiej z kimś tam pracować, z architektami pracować, kurczę, to jest mega, nie? Ile my problemów przez to mieliśmy. Także jest mega ważne i pomocne narzędzie, także też
zachęcam, żeby przećwiczyć i przeczytać sobie. I przećwiczyć w ogóle komunikacja bez przemocy i perspektywa ja, bo to bardzo dużo zmienia. Dobrze, idźmy sobie dalej. Eksperymenty, celebration grid eksperymenty. Ha, jedna z fajnych rzeczy. Też nie będę wam jakby pokazywał całego wszystkiego, jak to działa. Chodzi o to, że pozwalamy sobie na eksperymenty. I pozwalamy sobie na eksperymenty jakby z różnych perspektyw. My często, jak z Michałem, zastanawiamy się nad różnymi rzeczami, to czasem mówimy sobie, okej, to będzie eksperyment. I wiecie, kiedy prowadzicie biznes i nie pozwalacie sobie na żadne eksperymenty, no to raczej te szanse rozwoju są słabe. I dużo takich okazji może wam uciec. Nie teraz na przykład mamy taki duży trend, który jest związany ze sztuczną inteligencją, AI, chat GPT, i też się my się zastanawiamy na razie, okej, gdzie można to jeszcze zaprząc, oprócz tych obszarów, gdzie już widzimy takie zastosowanie, bo jesteśmy świadomi, że tamtych obszarów jest dużo więcej i to może w wielu obszarach fajnie przyspieszyć pracę. I za chwilę pewnie się dowiemy, jak jakaś firma wypuściła coś tam, jakaś firma jakieś inne zastosowanie zrobiła, takie, o którym nikt nie pomyślał wcześniej, że można to tak zrobić. Eksperymenty polegają na tym, że mówimy sobie, że inwestujemy trochę czasu lub pieniędzy na zrobienie czegoś i nawet jak to nie wyjdzie, no to mówimy sobie, jest okej. I my często takie eksperymenty robimy. Ostatnim takim eksperymentem był wyjazd na Hannover Messe, do Hannoveru, gdzie mówimy sobie, kurczę, no kosztuje to tam kilkadziesiąt tysięcy, to wszystko, żeby to wszystko spiąć, żeby to wszystko przygotować. No ale dobra, nie? Jako firma mówimy sobie, że to jest eksperyment. Nie wiemy, czy to przyniesie nam korzyści, których oczekujemy, czy nam przyniesie jakiekolwiek korzyści, ale jesteśmy w stanie zrobić ten eksperyment. Nie, to gdzieś kosztowało ponad tydzień czasu mojej koleżanki, kilkadziesiąt tysięcy, które poszło na wszystkie materiały, na wszystkie inne rzeczy, które były konieczne. No ale znowu, z tego eksperymentu żeśmy się czegoś nauczyli. Teraz już wiemy, że gdybyśmy jechali na te targi, no to w jaki sposób to zrobić, co jest najbardziej konkretne, czego nie robić, a czego może robić więcej. I to dotyczy wielu różnych obszarów. I to jest jeden ze sposobów. W momencie, kiedy chcecie coś zmienić w firmie i czujecie, że macie opór, opór zarządu, opór innych osób, spróbujcie zrobić to jako eksperyment. Czyli powiedzcie, słuchaj, a czy jesteśmy w stanie zrobić tak, że wprowadzimy tą zmianę na przykład jako taki eksperyment na 2 tygodnie i zobaczymy, czy to zadziała. Jak zadziała i wyniki będą takie i takie. Warto określić, kiedy uznamy, że to zadziała, czyli jakie KPI-e muszą być spełnione, żebyśmy uznali, że jakaś zmiana była dobra, no to wtedy na przykład możemy to przedłużyć. Żeby nie było tak, że te osoby mówią, ojejku, teraz robimy jakąś zmianę i teraz w ogóle to ja nie wiem, to ja muszę się zastanowić, muszę zgłębić materiał, muszę 3 książki przeczytać i w ogóle zobaczyć, co to jest, bo to jest jednak duża zmiana u nas w firmie. A wtedy, kiedy jest to zmiana czasowa i można to za 2 tygodnie zaorać i powiedzieć, nie, jednak wracamy do tego, jak było, no to jest jakby dużo lżejsze. Ta decyzja jest prostsza do podjęcia. Nie trzeba wtedy tak się długo nad tą decyzją zastanawiać, bo znowu za chwilę o tym powiem, o pracy perspektywami, kiedy wiecie, im wyżej człowiek jest w organizacji, tym ma więcej trudnych decyzji do podjęcia. I teraz każdy z nas inaczej podejmuje decyzję. Każdy z nas, są takie osoby, które przed podjęciem decyzji muszą zgromadzić wszystkie materiały, literaturę, przeczytać książki, zapoznać się z tym. No to wymaga czasu. A jak jesteś CEO, czy jesteś w zarządzie, to masz mało czasu. Nawet jak jesteś project managerem, masz mało czasu, bo masz wiele innych obowiązków. A więc zanim taką decyzję podejmiesz, jeżeli jesteś takim człowiekiem, który po prostu musi sobie te wszystkie materiały przeczytać, wyrobić punkt widzenia, no to po prostu, no to może spotkajmy się za następne 5 lat i wtedy ktoś będzie gotowy. No ale za 5 lat, to przez te 5 lat już firma, zespół, to już pójdzie nie w tą stronę, co trzeba. A więc to jest jeden ze sposobów. Ja również też, kiedy się nad czymś zastanawiamy, na przykład kiedy z Michałem zastanawiamy się nad różnymi rzeczami i teraz Michał jako ta druga osoba, która jest ze mną w zarządzie, mówi, słuchaj Marek, może byśmy zrobili coś tam. Ja sobie myślę, kurde, no w ogóle mi to nie leży, ale wtedy sobie przypominam, wiecie, i normalnie bym powiedział, nie robimy tego, byśmy się o jakieś rzeczy kłócili, ale tak sobie myślę, wiesz co, mówię, kurczę, ja tego nie czuję, ale jak chcesz i ty to czujesz, to możemy zrobić eksperyment. No i wtedy ustalamy, że robimy jakiś eksperyment, schodzi na to trochę czy czasu, czy pieniędzy i to jest okej dla mnie, nie.
poszło, nie wiem, 10-20 tysięcy firmy na coś tam, bo chcieliśmy zrobić jakiś eksperyment. No i często te eksperymenty, ja tego nie czułem i często wychodzi po czasie, znowu się uczę, kurczę, no ale ten pomysł, ja go nie czułem, a on fajnie wypalił. Nie? I znowu, jeżeli chcecie wprowadzać zmiany, chcecie wprowadzać jakieś elementy z managementu 3.0, na przykład, albo jakiekolwiek inne, bo to mówimy o takim change managementie, no to praca z eksperymentami jest bardzo fajną pracą, bo osoba decydująca mało ryzykuje. Jest w stanie szybciej podjąć tą decyzję, kiedy to jest na określony czas, lub jest ograniczony budżet, czyli w najgorszym wypadku strata wynosi tyle i tyle, to jeszcze nie położy firmy, to jeszcze nie położy projektu, to no okej, no troszkę nam zmniejszy zyskowność. No i tyle, to jest najgorszy wypadek, ale w najlepszym wypadku ta nagroda musi być odpowiednio wysoka, czyli jeżeli to się uda, no to na przykład będziesz miał, ludzie będą bardziej zmotywowani. Jeżeli to się uda, to zwiększy się rentowność w projekcie. Jeżeli to się uda, to będziemy w stanie to zrobić tyle razy szybciej. I to jest ta perspektywa, o której powinniśmy pamiętać, czyli perspektywa eksperymentów i żeby pokazywać, co jeżeli wygramy, jeżeli eksperyment zakończy się sukcesem, jaki będzie win, a teraz jeżeli worst case, jeżeli się nam nie uda, no to nie wiem, po tygodniu, dwóch tygodniu, po miesiącu wracamy do tego, co było, słuchaj, nic nie ryzykujesz, nie? Albo po prostu, nie wiem, tracimy maksymalnie tyle i tyle i koniec, nie? I to jest takie stop loss, tak samo jak na są takie mechanizmy, więcej, to wtedy automat sprzedaje mi te moje akcje firmy. Nie? No i to tutaj trochę podobnie. Nie? To jest maksymalna kwota, którą jesteś w stanie stracić w najgorszym, najczarniejszym scenariuszu. No i tutaj ktoś mówi, no dobra, ten najczarniejszy scenariusz nie jest nawet taki czarny, no bo przecież możemy sobie na to pozwolić. A z drugiej strony, jeżeli się uda, to jest bardzo ciekawe. I to może nam przynieść konkretne korzyści. I te korzyści mogą być materialne, one mogą być polegać na motywacji pracowników, mogą polegać na zdobyciu nowego obszaru, na rozszerzeniu się u danego klienta, także tych obszarów jest bardzo dużo. Doczytajcie sobie fajne narzędzie, również sam Celebration Grid, jako żeby zastanowić się, na ile wy pozwalacie sobie na eksperymenty, nie? Jako takie narzędzie na retrospektywę, żeby się zastanowić. My tego też czasami używamy, gdzie zastanawiamy się, dobra, jakie eksperymenty ostatnio robiliśmy w ogóle. Czy my jako organizacja pozwalamy sobie na eksperymenty? Dobra, idźmy dalej, bo czas leci nieubłaganie, a tutaj jeszcze parę rzeczy mam. Happiness Door, prosta rzecz, zbieranie feedbacku, ale to co podpowiada Management 3.0, to żeby starać się zbierać ten feedback na bieżąco. Nie? Czyli jeżeli prowadzimy jakieś warsztaty, mamy cokolwiek, starajmy się nie czekać na koniec tych warsztatów, żeby zebrać feedback, tylko zbierajmy go na bieżąco. Właśnie jako wychodząc na przerwę, ludzie wkleją karteczki, jak tam się czują albo coś piszą. W firmie również to można zastosować, gdzie mamy ciągłe narzędzia zbierania feedbacku z jednej strony, z drugiej strony, gdzie również pytamy na przykład, tam dotyczy również, wiecie, to jest takie coś jak water cooler conversation, czyli idziemy do kuchni i tam rozmawiamy z osobami, które akurat przychodzą, pytamy jak tam u nich. Kolejna rzecz, management by walking around, to wszystko teraz nam się postpandemicznie bardzo mocno ograniczyło, ale kiedyś to były świetne narzędzia po to, żeby sobie porozmawiać, żeby zobaczyć jak to wygląda, bo kto ma informacje, słuchajcie, kto ma informacje z pierwszej ręki o tym, jak idzie w naszym projekcie? Ci, którzy ten projekt wykonują. Ja to wiele razy, w każdym zespole jest to samo, w zespole programistycznym dokładnie jest to samo, oni widzą, jak to wygląda. W zespole, który stawia zadaszenia tarasu, jest dokładnie to samo. Ludzie, którzy to wykonują, jak zadzwonisz do firmy, zadzwonisz do działu sprzedaży, no to co oni będą wiedzieć, nie? Zadzwonisz do ich menedżera, którego nie ma na miejscu, to co on będzie wiedzieć? No mało będzie wiedzieć, te informacje są mocno ograniczone, ale ludzie, którzy wykonują konkretną pracę, to oni od kuchni widzą, jak to wygląda, widzą, jakie są problemy, widzą, jak to idzie, widzą, jak wygląda współpraca z klientem i przekazują to z ich perspektywy. No i tutaj dobrze jest tą perspektywę zbierać, bo często my nie mamy, nawet jakby my nie... Im wyżej człowiek jest, tym mniej ma informacji z tego, takich informacji konkretnych od kuchni, gdzie te osoby, które wykonują pracę, coś im nie pasuje, czegoś im brakuje, ta współpraca z klientem jest słaba. No my do tego możemy nie dojść, bo nawet jak rozmawiamy z konkretną osobą od klienta, no to jest już inna perspektywa. To jest już jakaś perspektywa zarządca, która jest obcięta. To są wszystko obcięte perspektywy i od kuchni dowiemy się najwięcej.
No i to, żeby to zbierać na bieżąco. Kolejna rzecz fajna, którą żeśmy też, którą też jakby w różny sposób można wdrożyć, Niko kalendarz. Szczególnie teraz, kiedy jesteśmy zdalnie, wiecie, o tym Łukasz mówił, wchodząc do pracy, zaczynając dzień pracy, zaczynamy z tym wszystkim, co przeżyliśmy w domu, z tym, jak się czujemy dzisiaj, z tym, co się wydarzyło. No i często, jeżeli nie wiemy, co się wydarzyło, albo nie dajemy takiej perspektywy naszym pracownikom, no to ta perspektywa, ona może być tak jak tutaj pokazana, jako Niko kalendarz, gdzie pokazujemy, wiecie, takie obrazki, które mówią o tym, z czym w ogóle wchodzimy. Ja to zawsze na warsztatach stosuję i uważam, że to świetnie działa, gdzie to akurat były warsztaty zimowe, gdzie widzę, kto z czym wchodzi. Nie? I nagle się okazuje, że trzy osoby w zespole są przeziębione. Komuś tam dziecko zachorowało, komuś tam jeszcze kot umarł. No i wiecie, teraz my wchodzimy z tymi wszystkimi emocjami, wchodzimy do pracy, my się logujemy teraz bardzo często, bo ta praca często jest zdalna. No i wtedy, kiedy nie mamy takiej informacji, jak to wygląda, kiedy nie mamy takiej przestrzeni, żeby tę informację pokazać, to możemy błędnie odczytać zachowanie danej osoby. Nie? Na przykład, kiedy dana osoba się nie angażuje, no bo ma jakiś ciężki czas w domu albo jest przeziębiona, wiem, kurczę, wiesz co, to tak... Tak olewasz sobie tą twoją pracę, a ta osoba wcale nie olewa, tylko po prostu, nie wiem, męczy się z chorobą, ale nie chciała brać chorobowego, bo nie jest jeszcze aż tak źle, no ale już tak ledwo co funkcjonuje, albo coś się innego wydarzyło. I to jest fajne narzędzie, żeby kiedy mamy jakieś spotkanie firmowe, takie szczególnie zdalne, bo na żywo jesteśmy w stanie to dużo lepiej odczytać, no to robimy sobie to, jaki mamy dzień, czyli pokazujemy sobie, jaki mamy dzień i potem jeszcze rozszerzyłem to o takie obrazy, które ściągamy sobie z internetu i wrzucamy, który mówi o tym, jaki ten nasz dzień dzisiaj jest i fajne rzeczy wychodzą, bo to jest taki fajny też początek rozmowy, nagle okazuje się, że na przykład dwie osoby w grupie mają to samo hobby, albo ktoś na przykład będzie zastanawia się nad tym, żeby szukał kogoś, żeby pobiegać wieczorem razem, a mieszkają w tej samej okolicy i się dogadują. Dużo ciekawych rzeczy wychodzi, nie? Potem jest taka też bardzo ciekawa rozmowa w zespole i to tak fajnie spaja zespół, bo dzięki temu przekazujemy troszeczkę informacji takich prywatnych. O tym fajnie też Lalu w książce pisze, pracować inaczej, że to nie jest tak, że w niektórych organizacjach jest tak, że my jakby przychodzimy do pracy z taką, wiecie, z taką tylko wyciętą perspektywą, to jest nasza perspektywa praca, a ta perspektywa prywatna, no to gdzieś tam zostaje i nie możemy być autentyczni. To narzędzie pozwala być bardziej autentycznym, czyli przekazać troszeczkę więcej z tej perspektywy prywatnej, z tego, co się u nas wydarzyło i dzięki temu też pracuje się lepiej. Dobra. Ja mam takie jeszcze pytanie do tego kalendarza, bo ty go jakoś wzbogaciłeś jeszcze o te obrazki i ludzie tak mogą się poznawać. Super w ogóle. Tylko tak, to jest coś, co ty robisz codziennie, czy to jest coś, co jest elementem jakichś stałych spotkań, czy to jest dodatkowe spotkanie? Jak to w praktyce wygląda z perspektywy CEO właśnie? Wiesz co, już mówię. Z perspektywy CEO, no to można to robić. To, co jakby zrobiliśmy u nas, to zrobiliśmy taki obszar, już jak się okazało, że weszliśmy na pracę zdalną, to zrobiliśmy taki obszar, mamy piątkowe, były poranne kawki takie wirtualne, czyli były takie spotkania, takie, które kiedyś odbywały się u nas w kuchni, wiecie, kiedy pracowaliśmy lokalnie, to z rana, okej, idziemy na kawę. No i ludzie szli na kawę, to nie musi być kawa, nie? Ja akurat piję kawę, dlatego mi to pasuje, może być herbata, cokolwiek, ale takie spotkanie w kuchni, gdzie rozmawiamy o rzeczach nieformalnych, niezwiązanych z pracą. No i zrobiliśmy to zdalnie, nie? I mamy taki specjalny kanał też na Teamsach, który tam wirtualna kawa, czy wirtualna kuchnia, czy nazywa wirtualna kuchnia. I mamy spotkania w piątki o 12:00, gdzie po prostu kto chce, to przychodzi i się wbija wtedy na to spotkanie i jest. I gadamy o wszystkim. Mhm. O tym, o czym się w kuchni rozmawia. Z rana też na tym kanale, kto chce, to go po prostu odpala o danej godzinie. No i wtedy ktoś inny widzi, a dobra, tu jest odpalona wirtualna kuchnia, no to nie wiem, wbije się na chwilę. I to jest jakby inny sposób, żeby zrobić dokładnie to samo, co z Niko kalendarzem, ale bez Niko kalendarza, czyli w taki sposób, gdzie odpalamy sobie i rozmawiamy o takich rzeczach niezwiązanych z pracą. Sam kalendarz, jak jakieś warsztaty robię, to go zawsze wykorzystuję, bo jest fajne narzędzie na to, żeby fajnie wystartować i zobaczyć, z czym wchodzimy. Okej, okay, a jak ktoś fizycznie ma spotkania w firmie, to też robisz taki Niko kalendarz? Tak, nie wiem, raz na tydzień, tak jak teraz, czy częściej?
Wiesz co, wtedy, kiedy fizycznie się w firmie spotykamy, to możemy to zrobić, bo znowu, to możemy to zrobić na kilka sposobów, nie? I tak jak to robiłem, u nas jest dużo hybrydowo. Jak my się spotykamy fizycznie w firmie, te osoby, które są, bo wtedy też nie wszyscy są, no to jakby, ja mam wrażenie, że to nie jest konieczne, nie? My wracamy do tej starej kuchni, my widzimy, pytamy się, co tam, a kurczę, nie wiem, nie wyspałam się, bo coś tam, nie? A nie wiem, moje dziecko jest chore. I to wychodzi naturalnie. W momencie, kiedy dbamy o dobrą atmosferę w firmie, to wychodzi naturalnie i mam wrażenie, że takie narzędzia nie są konieczne. Konieczne są wtedy, kiedy się spotykamy zdalnie lub hybrydowo, czyli część osób tak, żeby zrobić jakiś framework do tego, żeby była przestrzeń, żeby porozmawiać o tej części pozapracowej. Bo wiecie, samo się to nie zrobi. Jak mamy jakieś spotkanie takie, na którym mamy omawiać konkretne tematy, no to samo się to nie zrobi. Jak nie damy sobie jakiejś przestrzeni, to się nam samo nie wydarza. Więc trzeba sobie taką przestrzeń dać. I znowu, z mojej perspektywy jest to bardzo ważne, żeby teraz o tą przestrzeń dbać. Myślę, że już teraz większość firm nauczyła się, jak to sensownie też hybrydowo robić, żeby to miało ręce i nogi, żeby też ludzie nie czuli się tacy osamotnieni, nawet ci, którzy pracują zdalnie, nie? Żeby ta część taka osobista się również pojawiała. Dobra, przejdźmy sobie teraz, na co zwrócić uwagę, by mieć poparcie zarządu przy zmianach, nie? Czyli to jest ta perspektywa CEO. Kilka rzeczy chciałbym wam powiedzieć, jak to jest, jak będziecie rozmawiali z różnymi osobami, z różnymi decydentami, na co zwrócić uwagę. Pierwsze, perspektywa, nie? Czyli popatrzmy na całą sytuację teraz z perspektywy tej osoby, która ma, czy to jest ktoś z zarządu, czy to jest jakiś menedżer. Zobaczmy, starajmy się zobaczyć całą sytuację teraz z jej perspektywy, czyli co ta osoba robi w ciągu dnia, jak wygląda jej grafik. Po drugie, jakie ta osoba ma problemy, co dla tej osoby jest problemem, jakimi zadaniami się zajmuje, co jest dla tej osoby ważne. Bo dla nas mogą być inne rzeczy ważne i często, wiecie, wchodząc jako gdzieś tam zewnętrzny konsultant do firmy, wchodziłem taki podjarany tym managementem, że mówię, kurde, słuchajcie, super, to jest taki wycior, to jest takie w ogóle ekstra, nie? Zaraz w ogóle firma eksploduje. No i widziałem taki chłodek, nie? Tych osób, okej, dobra, ale najpierw biznes, powolutku, spokojnie, nie? Ale co jest konkretnie takiego super w tym, nie? W czym mi to pomoże u nas w firmie, w tym, czym my się zajmujemy? No i teraz trzeba na chwilę zatrzymać swoją perspektywę takiego entuzjasty czegoś, bo wiecie, my już poznaliśmy to, jeżeli znamy dane narzędzie lub narzędzia, no i teraz patrzymy na to, no dobra, to teraz jesteś w zarządzie danej firmy i teraz na czym zależy zarządowi, nie? A może tutaj, kurczę, może ma problem z tym, że pracownicy mu odchodzą, nie? No to w tym to może pomóc. A może ma problem z tym, że z klientami się jakoś nie układa. Kurczę, to może by w tym tutaj to pomogło. I musimy wiedzieć konkretnie, jakie problemy ma ta osoba i teraz dać im, zacząć od tych narzędzi, które pomogą rozwiązać konkretne problemy. Ale żeby to zrobić, to na chwilę musimy wyjść ze swoich butów i wejść w buty tej osoby. Teraz jak to konkretnie zrobić? Możecie, jeżeli macie dostęp, możecie zobaczyć, po pierwsze rozmowa, nie? Czyli jak rozmawiamy i jesteśmy uważni podczas rozmowy, no to no dana osoba mówi nam, jakby jakie są konkretne wyzwania teraz, co jest konkretnego do zrobienia. Z drugiej strony, jeżeli to jest w ramach tej samej organizacji, czasem macie dostęp do kalendarza, widzicie tam na przykład, jakie spotkania, jakie tematy omawia ta osoba. Po trzecie, możecie zobaczyć całą komunikację tej osoby, taką komunikację, która jest gdzieś w mailach lub w innym miejscu. Również to są rzeczy zazwyczaj inne, aniżeli te, na które my zwracamy uwagę. I teraz powinniśmy, jak są jakieś korzyści z wdrożenia czegokolwiek albo z jakiejś zmiany, to powinniśmy to przedstawić korzyści, co to teraz da zarządowi, co to da teraz firmie, jak to rozwinie firmę, jak to rozwiąże problemy zarządu. I to jest absolutnie no game changer w momencie, kiedy wprowadzamy jakąś zmianę. Żeby pokazać wam, jakie to jest trudne, to jakiś czas temu prowadziłem właśnie webinar z wprowadzania zmiany, tam podałem wszystkie dobre, no takie warsztaty, to były warsztaty, były cztery grupy
podałem wszystkie dobre praktyki, jak należy zrobić. Grupa musiała wymyśleć sobie swoją zmianę, którą chce wprowadzić, a wszystkie inne grupy i ja byliśmy takim dużym zarządem, który decydował o tym, czy tą zmianę chcemy wprowadzić, czy byśmy wprowadzili tą zmianę, czy to kupujemy, czy nie. I zgadnijcie, na 4 grupy, ile zmian zostało wprowadzonych? Ktoś ma ochotę, to zapraszam. Jak Łukasz coś będzie, to możesz powiedzieć albo wyświetlić. Mamy 4 grupy i teraz... Nie ma. Ja obstawiam, że 2 albo 0. 2 albo 0. No to powiedzmy w środku jedna. Jedna zmiana na 4 została wprowadzona, a 3 zmiany zostały odrzucone. I to nie jest tak, że ja to odrzuciłem, ale odrzuciliśmy wszyscy, czyli my wszyscy nie kupowaliśmy tej zmiany. Nie, co było mega ciekawe. I po drugie, to też pokazuje, jakby wcześniej te osoby dostały konkretne narzędzia, których mają używać po to, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo przejścia tej zmiany, no i mimo wszystko weszły na stare tory, czyli ciągle mówiły ze swojej perspektywy. To mi da to, no super, nie, ale to po co mamy to wprowadzać, nie? Ale jeszcze pytanie, bo wy jako zarząd, wszyscy ludzie, którzy byli w roli zarządu, mieliście pewne kryteria wyznaczone wcześniej, czy to po prostu sama ta prezentacja była tak, no nie trafiała do was, że w ogóle to zdeterminowało wynik? Sama ta prezentacja, samo to właśnie to, że okazało się, że 3 grupy na 4 nie zmieniły perspektywy, tylko ciągle mówiły ze swojej perspektywy. I żeby wam pokazać, jak ważna jest zmiana perspektywy, ja mam czasami takie zabawne rozmowy, kiedy przychodzi do mnie pracownik i mówi, kurczę, Marek, chciałbym podwyżkę, nie? I zaczyna argumentować. Już miałem to chyba 2 razy tutaj w AWSM-ie, nie? I no dobra, mówię, fajnie, mówiłeś co? I wiecie, naprawdę ktoś świetną robotę robi, naprawdę fajnie, ja chętnie tą podwyżkę dam, wiesz co? Jak następnym razem, no znowu, teraz ja nie mogę dać tej podwyżki, bo z Michałem mamy 4, nie? My to musimy razem ustalić. Ale przy okazji jest taka też fajna lekcja, już tak 2 razy robiłem, mówię tej osobie, słuchaj, jak następnym razem, czy gdziekolwiek indziej, jak będziesz chciał, czy chciała podwyżkę, to pokaż mi to z tej perspektywy. Nie mów teraz, że ty coś tam. Pokaż, jak to wygląda dla projektu, jak to wyglądało z klientem, jak to wyglądało dla klienta, jak to wyglądało z perspektywy firmy, jaką wartość dodaną to daje dla firmy, dla klienta, a nie ze swojej perspektywy, bo ja już tyle i tyle. Nie? I teraz, aha, no racja. Nie? To jest też ciekawe, że bardzo często, znaczy dość często, prawie zawsze, my mówimy z naszej perspektywy, i ciężko nam tą perspektywę zmienić. To tylko pokazuje, jak ciężko nam zmienić perspektywę, jak ciężko nam usiąść, zostawić tą naszą perspektywę i teraz zastanowić się, jak to wygląda z innej perspektywy. Czyli jak to wygląda teraz oczami kogoś, z kim ja rozmawiam. Nie? Czy jak ja powiem, i to są, wiecie, te same rzeczy, które ja robię, ale używam innej argumentacji, jakby chcę zrobić tą samą rzecz, ale używam innej argumentacji i ta osoba to kupuje lub nie kupuje. To zmienia absolutnie wszystko i nagle okazuje się, że jesteśmy w stanie za pomocą zmiany perspektywy, czyli tą zmianę perspektywy, żeby zmienić perspektywę, musimy się przygotować, nie? Musimy zostawić naszą perspektywę i teraz musimy usiąść sobie trochę pytań zadać, nie? Czyli na zasadzie, jakie problemy ma ta osoba, nie? Jakie szanse dla tej osoby lub dla tego obszaru, dla firmy mogą z tego wyniknąć. A może ubrać to jako eksperyment, ale również podziałać w tym temacie perspektywicznym. Kolejna rzecz, o Łukasz się pojawił, tak, co tam? Ja proponuję, żebyśmy przyspieszyli, bo nam zostało 17 minut. Tak, już kończymy, to już jest ostatni slajd. Okej, a pozytywne zmęczenie materiału to chyba nie omówiłeś. Nie mówiłem, właśnie już jedziemy. Czyli zakładaj dobre intencje. Cokolwiek się nie wydarzy, zakładaj dobre intencje. My na przykład mamy też taki case, współpracujemy z taką dużą firmą i ostatnio miałem ciekawą rozmowę z koleżanką. Mówi, kurczę Marek, no ale jak oni mogą tak lamić po prostu, no tyle czasu nie tego, to się nie dzieje, po prostu mi wstyd przed kimś tam, nie? Mówi, tak, zgadza się, to jest słabe. Z tym, że teraz popatrz na to z perspektywy teraz i firmy, nie? Tam są dobrzy ludzie wrzuceni w zły system.
Nie? I teraz jeżeli to samo mamy w naszej niestety służbie zdrowia, że jest wielu dobrych lekarzy wrzuconych w zły system i oni często przez ten zły system powoduje, że nie są w stanie robić dobrej roboty. I tak mamy w wielu firmach, że mamy dobre osoby, które są zmotywowane jeszcze może, które chcą robić dobrą robotę, ale przez to, że są wrzucone w zły system, są na przykład zawalone pracą, albo daje się im takie narzędzia, które utrudniają im pracę, albo muszą wiele różnych rzeczy zrobić, żeby prostą rzecz wykonać, no to się nie dzieje. A więc zakładamy dobre intencje. Ja często tłumaczę, że tak po prostu jest. Sam jakby byłem kilka razy w takiej sytuacji, gdzie byłem tak zawalony pracą, że tylko zastanawiałem się, no dobra, to co może upaść, jakich rzeczy mogę nie zrobić z tych, które powinienem robić, bo nie byłem w stanie zrobić wszystkiego, a które rzeczy są bardzo ważne. Nie? I teraz zadawałem sobie pytanie, dobra, to gdzie są te rzeczy, gdzie komuś to pomoże, albo ktoś na tym ucierpi, to wtedy to trzeba zrobić w pierwszej kolejności, żeby tak się nie wydarzyło, a te inne rzeczy to może mogą troszeczkę poczekać. I im większa organizacja, tym jest gorzej, tym ciężej pewne decyzje jakby przepchnąć i też, żeby pewne rzeczy się zadziały. A więc na pozytywne zmęczenie materiału to polega na tym, że jakby my przychodzimy, wracamy do tej osoby, słuchaj, powiedziałam, że wrócę do ciebie za 2 tygodnie, to ja wracam, żeby się zapytać, jak tam sytuacja się zmieniła, kiedy możemy to wykonać. Znowu na zmęczenie materiału, no bo to jest takie na zmęczenie, że jakby jesteśmy konsekwentni, ale wszystko w taki pozytywny, sympatyczny sposób. I to często nam daje taką perspektywę, że ta osoba mówi, no dobra, kurczę, no dobra, no to załatwmy. Ja też miałem jednego z naszych klientów taką sytuację, gdzie mieliśmy taką dużą umowę do przepchnięcia, no i ta osoba gdzieś, fajnie, ja zawsze wiedziałam, to bardzo długo to trwało, ale to są, kurczę, Mark, wiesz co, jeszcze jakaś godzina 19, jeszcze udało mi się jakiś tam slot u tej osoby złapać. Ja, wiesz co, dobra, zaakceptowałem ci to spotkanie, a bo z tobą się tak fajnie rozmawia, to jeszcze pomyślałem, że jeszcze sobie na koniec porozmawiam. I znowu, pomimo tego, że ta osoba nie robiła tego, co mówiła, że zrobi, no to ja wiedziałam, że to nie wynika z tego, że to jest jakaś zła wola, ale ta osoba po prostu jest taka przeciążona, nie? Bo jak sobie popatrzyłem na zakres obowiązków tej osoby i posłuchałem tego, co mówi, to myślę sobie, o kurczę, no to, że ona jeszcze w ogóle funkcjonuje w takim środowisku, to już jest mega, nie? To już jest mega fajne. Jest takie pozytywne zmęczenie materiału. Warto też w pozytywny sposób, żeby mieć pozytywną komunikację, czyli żeby te inne osoby chciały z nami rozmawiać, nie? Jeżeli nawet coś się wydarzyło i teraz my będziemy w negatywny sposób się z nimi komunikowali, teraz jeszcze, nie daj Boże, mamy kogoś z zarządu i będziemy dla nich niemili, ale miałeś to zrobić, coś tam, no tak miał, nie? Ale może po prostu jest tak zawalony, czy jest tak zawalona, że nie był w stanie tego zrobić. A więc pozytywność, perspektywa, dobra intencje, tak, rozmawiaj tak, aby te inne osoby chciały z tobą rozmawiać, dokładnie. Nie? Bo jednak wiecie, jak na przykład w przypadku tej osoby to było tak, że to już była 12 godzina pracy tej osoby, no i gdyby ona sobie miała, nie wiem, jakiegoś krzyczącego furiata przed sobą, no to by po prostu, dobra, to odrzucę spotkanie, kurczę, i koniec, nie? I wyłączam kompa. No a tak, no to jednak udało się nam jeszcze porozmawiać, coś tam ustalić i następnym razem znowu i tak po troszkę do celu. I co najważniejsze, czas. To jest ta największa zmiana, wiecie, jak człowiek wchodził jako konsultant, no kurczę, dobra, to róbmy, nie? No to co, robimy, nie? Dobra, jedziemy, robimy. Tutaj wprowadzamy zmiany, no to co, to wprowadzamy, dobra, drukujemy, nie? A teraz przychodzą inne osoby, mówię, dobra, spokojnie, nie? Patrzę na te wszystkie rzeczy, które mam do zrobienia i mówię sobie, dobrze, zróbmy, no ale nie w tym kwartale albo nie w tym miesiącu. I pamiętajmy o tym, że często to nie wynika z tego, że ktoś nie chce tego robić, tylko jak macie perspektywę firmy, no to najpierw trzeba patrzeć na to, żeby to mamy, ja lubię porównywać firmę do samolotu, nie? To jest jakiś samolot, prowadzimy samolot, zarząd to są te osoby, które gdzieś siedzą u sterów, prowadzą samolot, no i teraz nam zależy na tym, żeby ten samolot dalej leciał, nie? Jeżeli widzimy, że jakieś wprowadzenie jakiejś zmiany może spowodować katastrofę tego samolotu, no to my nigdy w życiu tego nie zrobimy. No i teraz mamy jakąś wysokość, jeżeli ktoś mówi, dobra, w najgorszym wypadku, słuchaj, stracicie wysokość o tyle i tyle, ale nadal będziecie na bezpiecznej wysokości i tutaj do niczego nie dojdzie, mówimy, okej, dobra, to możemy zrobić taki eksperyment, ale w pierwszej kolejności stabilny lot firmy.
Nie? To jest ważna rzecz, to jest perspektywa zarządu, gdzie ta firma, jakby ten lot musi być stabilny i najlepiej, żeby to był lot wznoszący, nie? Czyli żeby firma się rozwijała, żeby zarabiała więcej, miała nowych klientów, bo dzięki temu jesteśmy w stanie inne rzeczy realizować. I teraz, jeżeli przychodzi ktoś i jest w stanie mi w tym pomóc, mówi: Marek, ja tobie w tym pomogę, nie? Znaczy tutaj, proszę, nie? Tutaj są, tutaj ja to zrobiłem tu, to zrobiłem tu, to zrobiłem tu i teraz mogę pomóc ci w tym, bo ja wiem, jak to zrobić. Kurczę, mnie chłopie czy dziewczyno, naprawdę, ile za to chcesz i działajmy. Nie? I to jest znowu ta perspektywa i to zrozumienie drugiej strony, że my mamy pewne cele i te cele, kiedy wchodzimy do organizacji z managementem czy zero i robimy management czy zero, będzie super, będzie wszystko, będzie fajnie, no dobrze, nie? Ale w czym mi to pomoże? Czy to teraz pomoże mi to, żeby, nie wiem, ludzie z mojego samolotu nie odchodzili do innych samolotów? Czy to mi pomoże więcej zarabiać, żeby firma się rozwijała, żebyśmy mieli pieniądze na inwestycje, a może mieli pieniądze na lepszą integrację, a może mieli pieniądze na inne fajne rzeczy, nie? W czym konkretnie chcesz mi pomóc? I teraz, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, że konkretnie pomoże mi w tym temacie, to będzie kosztowało tyle i tyle, i ja mam taki problem, i ktoś mówi, że rozwiąże mi ten problem, no mówisz: super, no to ja bardzo chętnie, to kiedy, nie? To ja już sam nie mogę się doczekać. A więc to pokazuje tą zmianę perspektywy. No ale jeżeli nawet będzie to wymagało większej ilości czasu, to musimy tej osobie ten czas dać, bo czasami jest tak, że się coś planuje nawet na kwartały, nie? I nieraz mam takie rozmowy, gdzie mówię: wiesz co, tutaj nie, Q3 albo Q4, to dopiero byśmy z tym tematem mogli wystartować, nie? Bo realnie szacuję, w co jestem w stanie się zaangażować, a w co, czy zespół jest w stanie się zaangażować, a w co nie jesteśmy w stanie się zaangażować. I takie rzeczy krok po kroku. Dobrze, to chyba by było tyle, tak przyspieszyłem, żeby tutaj wszystko... Jeszcze zdobyć. Ostatni slajd z twoim zdjęciem został. Tak, ostatni slajd z moim zdjęciem został. Został ostatni slajd z moim zdjęciem i... No i takie zaproszenie też do kontaktu, że my jesteśmy na Raymonta 13, też bardzo fajne miejsce, bo w tym miejscu jest firma Antologic, jesteśmy my, jest IT Corner, także jeżeli będziecie gdzieś w okolicy, zapraszamy też na kawkę, taka fajna kamienica blisko Odry, zapraszamy na kawkę, żeby porozmawiać. Jeżeli chcecie, możecie też pisać do mnie, tu macie adres mailowy. Jeżeli się zastanawiacie nad różnymi aspektami, jak wdrożyć, jak do tego tematu podejść. Ja bardzo lubię, wiecie, ponieważ ja bardzo lubię tego typu case'y, takie trudne case'y, na zasadzie: kurczę, mam taki temat, nie, i nie wiem, jak teraz do tego podejść, nie. Także są takie, zdradzę wam, że z dwóch obszarów takie case'y lubię, właśnie z takiego change managementowego obszaru, teraz jak podejść do tego tematu, czy tam jak filmowie czasami mają z kimś problem, no to lubię takie case'y, bo to jest takie fajne. No i z obszaru, hobbystycznie z obszaru elektrycznego, jak czasami ktoś mówi, takie smart home czy rzeczy elektryczne, mówi: kurczę, mam taki case, i zastanawiam, kurczę, właśnie jak to zrobić dobrze. Także jeżeli będziecie z tego pierwszego obszaru mieli pytania, no to zapraszam na Raymonta, zapraszam też do kontaktu, chętnie też porozmawiamy w fajnym miejscu sobie o różnych takich wyzwaniach właśnie z wdrożeniem albo z perspektywą. Czasami jest tak, że taka rozmowa może też wam dać ciekawą perspektywę, nie? Że przychodzisz, mówisz, kurczę, pomyślałaś o tym, nie? Ja bym nie kupił, nie? Aha, czemu byś nie kupił? Bo to i to, aha, dobra. Będziemy z ciekawych rzeczy, które będą się też działy we wrześniu, będę też prowadził stolik na piwie między projektami i tam również będziemy ćwiczyli, będziemy się bawili w Cezara. Czyli będzie change management i będziemy ćwiczyli właśnie w takiej mniejszej grupie to, żeby przekonać taki duży zarząd, czyli będzie też takie fajne ćwiczenie, które na tych innych warsztatach prowadziłem. Ciekawy jestem, ile teraz grup będzie w stanie, ile teraz grup przekona nas wszystkich do swoich pomysłów. Super, ja nie wiedziałem, że ten smart house to aż tak wysoko jest w twoich priorytetach, bo nawiasem mówiąc, to tak zagaiłem kiedyś, ale nie wiedziałem, że aż tak, to bardzo się cieszę, bo to taki insight trochę. No, miałeś Łukasz w tym też, tak się, wiesz, się tak zainspirowałem, no to jest takie moje hobby, nie, i postanowiłem to potraktować w poprzednim roku na poważnie, zrobiłem sobie uprawnienia i czasami gdzieś mnie widać, zazwyczaj na zamkniętych takich grupach, nie, gdzie ktoś rzuca jakiś case, kurczę,
ale fajny case, nie? jak do tego podejść? No to jest to właśnie podjaranie, o którym mówiłeś, żeby mieć dobrze taką osobę w zespole. Słuchajcie, kochani, jeszcze mniej niż 7 minut zostało, więc jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania do praktyka, który z człowieka, który wdrażał management 3.0, stał się jak gdyby no, osobą przyjmującą management 3.0 do swojej organizacji. Ja jeszcze mam takie pytanie na koniec, jeżeli nikt nie będzie miał. Jak zacząć wdrażanie management 3.0 dla właśnie osób z zarządu czy zarządów, które być może chciałyby zacząć tą przygodę, a nie wiedzą od czego zacząć, no właśnie i gdzie jest ten start tak naprawdę? Bo wiesz co, tak, jeżeli, jak mówisz, że my zaczynamy z perspektywy zarządu, no to jest w ogóle super perspektywa, nie? Czyli jeżeli mamy świadomy zarząd, który jest, który chciałby wdrożyć i chciałby wdrożyć pewne narzędzia, sposoby myślenia z managementu czy celu, to jest w ogóle super perspektywa, nie? I teraz w pierwszej kolejności bym zaczął od tego, żeby zastanowić się, od czego zaczynamy konkretnie, nie? I zaczynajmy start small, nie? Zaczynaj od czegoś małego, wprowadź jakąś jedną narzędzie i potem wprowadzaj następne narzędzie. Ja bym zaczął od takich narzędzi, które najbardziej rozwiązują nasze problemy. Z takich fajnych narzędzi to są to wszystkie narzędzia kartowe, nie? Czyli jak na przykład jak ten, czy ten Delegation Poker, niektóre jest, czy Moving Motivator, to są fajne, praktyczne narzędzia, które fajnie prosto wprowadzić i one robią bardzo konkretną, dobrą robotę. No i przede wszystkim trzeba zrozumieć, o co chodzi. Management 3.0 to jest zestaw narzędzi, ale przede wszystkim to jest mindset. No tak jak większość, tak jak masz agile, zwinny mindset, nie? I tutaj musi się zmienić mój sposób patrzenia na rzeczywistość. Jak chociażby to mówienie o tych eksperymentach. Ja się nie boję, że stracę, nie wiem, 20 tysięcy, jeżeli mówię sobie, że to jest eksperyment, nie? To nagle się okazuje, że hej, so what? Pamiętam, jak kiedyś jakiś któryś z przedsiębiorców mówi, o, straciłem 60 tysięcy. Mówi, o Boże, jak ciężko być tym przedsiębiorcą. On stracił 60 tysięcy, co ja bym zrobił za 60 tysięcy, nie? No a po czasie gdzieś to sobie przepracowałem w głowie, mówię, hej, jest tylko 60 tysięcy, no to luz, nie? To i tak się dużo nauczył z tego, nie? Jak tylko go to 60 tysięcy kosztowało. I mamy ileś takich różnych obszarów, w których powinniśmy zmienić sposób patrzenia na rzeczywistość. Nie? I teraz jeżeli ta zmiana sposobu patrzenia na rzeczywistość często potrzebuje kogoś, czyli często potrzeba kogoś, kto gdzieś pomoże. Nie? I warto, ja zawsze jak się zastanawiam, z kim współpracować, z kim nie współpracować, to na przykład patrzę sobie, na ile dobrze mi się, nie wiem, rozmawia z tym człowiekiem, na ile dobrze mi się słucha danego człowieka. Nie? I dlatego na przykład, co ciekawe, na szkolenie z managementu 3.0 pojechałem do Monachium, nie? Bo znalazłem takiego człowieka, patrzę na YouTube, fajnie prowadzi te rzeczy, no dobra, no to jadę, nie? No to sobie pojechałem do Monachium i warto, żeby mieć kogoś, warto współpracować też z praktykami. To jest też kolejna rzecz, żeby to nie była taka teoretyczna wiedza, bo teoretyczna wiedza, po pierwsze, bez takiego zaplecza praktycznego, ciężko się ją wprowadza, bo wtedy trzeba do wszystkiego dojść, a tak to wiadomo, na co zwrócić uwagę. Po drugie, ciężej zmienia się mindset. Dużo lepiej jest, jak już mamy coś wypracowane i w coś wchodzimy. Czyli zacząłbym od czegoś małego, można sobie poczytać, można sobie sięgnąć do książki i zastanowić się, na ile to mi w ogóle leży, jaki problem chcę rozwiązać i potem pójść kawałek dalej. Ale zazwyczaj z perspektywy zarządu, jak jakąś jedną rzecz już się wprowadzi, to już jest super. Jak zobaczymy, że to zadziałało, no to będziemy chcieli troszkę więcej. Super, czyli ale taki, powiedzmy, jak ktoś jest, już ma ten mindset, że chciałby tę zmianę wprowadzić i wie, że coś takiego jest, jak management 3.0 i chciałby zrobić taki start small, taki naprawdę small, to co by było takie najbardziej łagodne, takie najbardziej łagodne wejście, takie mniej inwazyjne, co prawie nic nie zmienia w firmie, a jednak dodaje to nową wartość. To co z twojej perspektywy, co by to było? O kurczę, dobre pytanie. Ja bym zaczął od tych ćwiczeń kartowych, bo one są, znaczy to taka, można powiedzieć, taka trójka moja ulubiona, to są Moving Motivators. Nie mówi motivators, one jakby mogą pod względem procedur firmowych za dużo nie zmienić, ale zmienią bardzo dużo pod kątem motywacji i pod kątem patrzenia na motywację wewnętrzną. Mamy delegation board i delegation poker. Tam jesteśmy w stanie, znowu, to jest narzędzie, które pozwala na bardzo konkretne zmiany. Ja pamiętam kiedyś, jak z takim niemieckim PM-em
Zespół skarżył mi się, że wiesz, to był projekt, miał być prowadzony w Scrumie, a niemiecki taki PM, kurczę, starej daty, no to sobie sam się o wszystkim decydował i oni by chcieli podecydować, ale kurczę, nie umieli go do tego przekonać. I pamiętam kiedyś jeszcze jak w kapie pracowałem, przyszedł ten człowiek do mojego pokoju i ja miałem tam takie karty po niemiecku, część managementu, nie? Takie karty, tylko że po niemiecku wydrukowane, sobie leżał, on mówi, o, co to jest? A już się zainteresował, jest, nie? No to ci pokażę, nie? I pokazałem mu i mówię, słuchaj, wiesz co, to popatrz, tu na przykład możesz sobie zrobić takiego boarda i zobaczyć, na którym poziomie ty różne rzeczy w zespole delegujesz, nie? No i tak żeśmy sobie porobili i się okazało, że on wszędzie ma 1-2, 1-2, 1-2, nie? Czyli 1-2 to jest, ja mówię, ja decyduję i nie mówię wam nawet dlaczego, 2, ja decyduję i mówię wam dlaczego i tyle, nie? I nagle to do niego trafiło w taki wizualny sposób, o kurczę, nie? Co my tutaj po prostu nie mamy żadnego empowermentu zespołu, oni o niczym nie mogą decydować, o wszystkim dalej ja decyduję, nie? I tak wyszedł z taką zagwózką i potem zaczęła się taka powolna zmiana, nie? Zaczął troszeczkę oddawać, czyli to narzędzie, kiedy je zastosujemy, to jest też takie fajne na przykład na retrospektywy dla zarządu, jakie decyzje i na jakim poziomie my podejmujemy, nie? I z jednej strony, a z drugiej strony na jakie decyzje my chcemy podejmować, czyli jaką firmę mamy teraz, ile rzeczy my jesteśmy zaangażowani i utopieni w tym i to zżera naszą energię i czas, a w jakie rzeczy my się w ogóle chcemy angażować, jakie rzeczy byśmy chętnie oddelegowali, ale na przykład nie czujemy się z tym bezpieczni, chcielibyśmy znaleźć kogoś albo stworzyć taki system, żebyśmy się z tym bezpiecznie czuli. Nie? No i oczywiście, no i wrapy, feedback wrapy i feedbacki, to jest taka rzecz, której nigdy za dużo, to powiedzmy tak żebym tą trójkę wrzucił na początek, bo to są takie fajne, mega fajne, praktyczne narzędzia i wdrożenie jakiegokolwiek z nich, już nawet na etapie takim wewnętrznym, że ja sobie patrzę na to i nawet jeszcze nikomu nic o tym nie mówiłem, ale ja już zmieniam mój sposób patrzenia na rzeczywistość. Czyli ja teraz patrzę na człowieka, to mówię sobie, kurczę, a dla niego to co jest ważne? Chyba relacja, dlatego chyba wolność, nie? I teraz znowu mówię sobie, a nie, to teraz, a może nie wolność, nie? I tak się zastanawiam, to już dużo zmienia. To już dużo zmienia, no i potem przychodzi sytuacja jakaś feedbackowa i już chcę jechać po staremu i sobie przypominam, kurczę, był taki wrap, nie? No dobrze, to ja to teraz owinę. Jak to tam było? Dobra, to przygotuję sobie owinę i widzę na przykład, że odbiór jest zupełnie inny. Nie? Że nagle okazuje się, ja miałem kilka takich sytuacji różnych i to nawet dotyczyło, wiecie, ludzi, którzy są gdzieś tam dostępni w przestrzeni publicznej, ludzie znani, nie? Na poziomie polskim, o których coś tam kupiłem. Mówię, kurczę, jaki fajny człowiek, w ogóle mega, nie? Ja mu powiem teraz, co jeszcze mógłby zrobić lepiej w tym swoim kursie, czy w czymś tam, nie? No i zapomniałem o tym w rapie, nie? I tak wrzuciłem i jak dostałem tego maila, to ja mówię, o kurde, ja pierdzielę, jak ja mogłem zapomnieć o tym w rapie? Ten człowiek, ja chciałem tak dobrze, chciałem mu pomóc, bo tak go lubię, nie? Kupiłem coś od niego, chciałem mu pomóc jeszcze lepsze to zrobić, a ten człowiek czuł się zaatakowany. I kilka takich sytuacji miałem, po których się nauczyłem, o nie, bez wrapa to w ogóle do feedbacka, to ja nie podchodzę, to trzeba sobie spisać, zwrapować i w drugą stronę miałem takie sytuacje, gdzie po prostu okleiłem, owinąłem we wrapa, nie, wysłałem, kurczę, no feedback smacznie podany, nie, i przyjemnie skonsumowany i nie odbijało się komuś i nie było takiego, nie było takiej ściany, także to bardzo dużo zmienia, także jak ktoś, może ten feedback wrap byłby czymś na początek, nie, przy następnym feedbacku po prostu zrobię wrapa, ale też dobrze to przećwiczyć, bo na warsztatach ja widziałem wiele wrapów, które były takie, no jeszcze gdzieś tam, trzeba się nauczyć je zwijać. Jasne. Dobrze, ja Ci bardzo dziękuję. W ogóle wszystkim nam dziękuję za dzisiejszy czas. Kto nas ogląda później, to zapraszam jeszcze w ogóle na zobaczenie tego spotkania z 2018 roku, bo właśnie to drugie narzędzie Delegation Poker było wtedy szczególnie omawiane. Także zapraszam na to spotkanie. Marku, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję. Ja myślę, że może nawet jeszcze kogoś przyprowadzę na tą kawę z Tobą, bo... No, zaproszenie jest otwarte, myślę. Zapraszam. Tak, a jeszcze taka myśl mi przyszła na koniec, że ten delegation poker dla tych zarządów czy właścicieli firm, którzy zaczynają, może być też świetnym narzędziem, żeby raz zobaczyć tą perspektywę poszerzoną, ale pokazać też być może wspólnikom, a jeżeli jest tam jakaś sukcesja, być może to jakaś firma rodzinna, żeby pokazać temu starszemu pokoleniu, gdzie oni są...
Gdzie oni są? Dlaczego są tacy umęczeni przez tyle lat, nie? A to dlatego, słuchaj, jakbyś to miał na tak, jakbyś to miał na czwórce albo na piące, to byś tu miał, kurczę, nie? Ale moglibyśmy tak. Się Rafał z Poznania, ciebie też było miło gościć. Dzięki. Tutaj Piotr jeszcze gratuluje, super gościa i jeszcze Piotr mówi, że prowadzi, więc tylko już dziękuję za super poranek i mnóstwo inspiracji. Dzięki Piotrze, dzięki. Ja też jeszcze raz serdecznie dziękuję. Myślę, że też tak. Tak, Łukasz, dzięki za zaproszenie. Jak będziesz miał fajnych gości, wbijajcie na kawę. Ja zapraszam serdecznie. Także dobrze. Możemy chętnie coś jeszcze pokazać. Super. Jeszcze raz dzięki serdeczne wszystkim. Zapraszam do zobaczenia też tego archiwalnego spotkania. To była rewolucja wtedy na turkusowych śniadaniach, także warto zobaczyć, bo też co prawda wtedy to nie było online, ale jest część nagrania. Bo wtedy pozwoliłem. O kurczę, naprawdę? To nawet nie wiedziałem. O ja ciebie. Podleślę ci to. Może ja muszę zobaczyć. Ty, to już lata temu. No. A zrobiliśmy też tam wywiad. Dobrze, jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do zobaczenia za miesiąc, drugi piątek miesiąca. A tobie, Marku, też serdecznie dziękuję. Będziemy w kontakcie. Dzięki wielkie. Dzięki, dobrego dnia. Trzymajcie się, cześć.